Szczęść Boże. Minęło południe. W samo południe 17 października 2022 roku niniejszym otwieram posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw nadużyć i naruszeń prawa w związku z COVID-19. Ten zespół parlamentarny jest to format prawny, w jakim działa nasza poselska komisja śledcza Norymberga 2.0. Jesteśmy w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie, w Śródmieściu, jeszcze nie na uchodźstwie. I zaczynamy posiedzenie, które jest 11 z kolei po roku już naszego funkcjonowania w takim żwawym plus minus comiesięcznym rytmie i czas na pewne rekapitulacje. Zanim przejdziemy do właściwego tematu dzisiejszego posiedzenia, a jego tytuł brzmi Biała Księga Pandemii Koronawirusa, fakty i dane ukrywane przed opinią publiczną, i to jest nie żaden spoiler, ale ta księga, szanowni państwo, poważnych rozmiarów, nie tylko jako artefakt, kształt fizyczny, ale jako kompendium wiedzy i niewiedzy około koronawirusowej. Gościmy dzisiaj autorów, wydawców i propagatorów tej wiedzy zawartej w tej książce i do tego za chwilę przejdziemy, ale wcześniej pewne rekapitulacje. Otóż zasiadający tutaj pan dr Mariusz Łochowiak już w roku 2020, w pierwszych miesiącach walki z mniemaną pandemią, został redaktorem, edytorem kolejnych tomów z cyklu Fałszywa Pandemia. Pierwszy z nich, Łodku, Włodzimierza Skalika, pytam, to był maj 2020 roku? Oddane do druku gdzieś chyba w maj, czerwiec. W połowie lipca wyszła książka. Książka, ale oddana do druku, oddana, tak? I gdzieś w czerwcu, druku. Tak. Tak, więc szanowni państwo, to było naprawdę szybkie reagowanie. Teksty wówczas jeszcze w większości autorów zagranicznych, ponieważ no co tu dużo mówić i nie ma co owijać w bawełnę, bardzo trudno było o polskich uczonych medyków, także i popularyzatorów, publicystów, którzy by pod swoim nazwiskiem mówili rzeczy tak radykalnie niezgodne z oficjalną linią partii na temat walki z pandemią. A więc Fałszywa Pandemia, tom pierwszy, tom drugi poświęcony testom, które jak wiadomo niczego nie testowały, tom trzeci poświęcony maskom, których powiedzmy rola pozostawała już wówczas problematyczna, a dzisiaj na pewno państwo do tego nawiążecie, że skutki uboczne na pewno dominują, jeśli w ogóle jakieś pozytywy da się zdiagnozować. I tom czwarty już o kwestii eksperymentalnych medykamentów zwanych szczepionkami antywirusowymi. I korzystam z okazji, żeby podziękować panu doktorowi Błuchowiakowi za ten poważny dorobek, a jego kontynuacja, szanowni państwo, w wykonaniu pana doktora Błuchowiaka, no to jest wielkie przedsięwzięcie, którego szyld tutaj za państwem widoczny nieraz zostanie jeszcze dzisiaj przywołany, Fundacja Ordo Medicus. Fundacja Ordo Medicus i kolejne publikacje, Fałszywe Pandemie, to tłumaczenie książki doktora Wodarga i wreszcie tom opus magnum, temat dzisiejszego naszego posiedzenia, Biała Księga Pandemii Koronawirusa. To jest, szanowni państwo, nieskromnie, jako mający swój incydentalny wkład w te przedsięwzięcia, w te działania, mogę powiedzieć, szanowni państwo, to jest nieskromnie, powiedzmy, całkiem sporo.
jak na 2 lata walki z przeważającymi siłami propagandy covidowej. To jest poważny dorobek o charakterze naukowym, nie li tylko publicystycznym. Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy o tych rzeczach mówić w sytuacji z punktu widzenia naukowego i prawnego radykalnie wyjaśnionej. Ta sytuacja jest już dawno wyjaśniona, między innymi przez Państwa. Tutaj dżentelmeni już od dawna nie powinni o faktach żadnych dyskutować. A jednak propagandowa nawała trwa, no i oczywiście żadne tam reasumpcje nie następują, żadne zwroty w akcji. Owszem, z zagranicy dochodzą nas wieści o tym, który to urzędnik publiczny może nie pokajał się, ale zmienił zdanie w tej sprawie, no to na terenie Stanów Zjednoczonych, także i w Kanadzie, w niektórych prowincjach już linia się zmieniła, a w Europie chyba bardzo bezdyskusyjnie doniosły fakt. W ostatnich tygodniach przedstawicielka koncernu Pfizer na oficjalnym forum stwierdza, że oferowane przez koncern eksperymentalne medykamenty nigdy nie były nakierowane przez producenta na walkę z wirusem SARS-CoV, że skuteczność tych medykamentów pod tym kątem nie była nigdy potwierdzona. No i to są takie autodemaskacje ze strony systemu covidowego, kłamstwa i segregacji, terroru sanitarnego. Autodemaskacje tak spektakularne, że można powiedzieć, te nasze krajowe autokompromitacje rzeczników tego systemu, to mają wymiar no, tylko przypisu do tej wielkiej księgi terroru pandemicznego, która została przez ostatnie 2,5 roku zapisana. Myślę, że istotnym momentem jest ten fakt, który udało się ustalić w trybie interwencji poselskiej prowadzonej z udziałem tutaj obecnych w Państwowym Zakładzie Higieny, gdzie usłyszeliśmy parę tygodni temu, że ta instancja nigdy nie badała, nie bada i badać nie zamierza substancji sprzedawanych, rozprowadzanych w trybie agresywnej akwizycji prowadzonej przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej jako szczepionki przeciwko SARS-CoV. Tak, i to Włodzimierz Skalik powtarza tę znamienną frazę. Mamy związane ręce. Nie możemy tego badać, nie możemy tego ustalać. No więc z pozoru rzeczy wyjaśnione, a jednak opinii publicznej ciągle jeszcze nieznane, dlatego że centralne ośrodki dezinformacyjne, centralne programy i propagandowe, i rządowe ciągle jeszcze, przynajmniej w Polsce, posłuszmy się językiem subkultury przestępczej, idą w zaparte. Tak, rząd idzie w zaparte idą ministrowie, idą publicyści, którzy na te tematy uporczywie kłamali, straszyli, dezinformowali opinię publiczną, czym wywołali skutki o charakterze masowej zbrodni. Szanowni Państwo, i tutaj na kolejnych posiedzeniach naszego zespołu, naszej komisji o tym mówiliśmy. Odsyłam do dorobku poprzednich naszych posiedzeń. Będzie o tym więcej mówił pan redaktor, kolega Piotr Heszen, który premierowo przedstawi trzeci numer zeszytów norymberskich. To tyle z mojej strony w tej chwili. Bardzo proszę. Włodzimierz Skalik na moją prośbę poprowadzi dzisiejsze posiedzenie. Szanowni Państwo, pięknie kłaniam się.
Bardzo cieszę się, że w tak zacnym gronie możemy dzisiaj obradować. Bardzo chciałbym w imieniu własnym, jak i wszystkich tych, którzy będą obserwować przebieg naszego posiedzenia, chciałbym powitać serdecznie. I tak od prawej pan dr Piotr Witczak, już nie po raz pierwszy na posiedzeniu Poselskiej Komisji Śledczej. Bardzo dziękujemy za kolejne przybycie, również pani mecenas. Pani mecenas Katarzyna Tarnawa-Guś też dzisiaj jest razem z nami, też po raz kolejny. Bardzo dziękujemy za przybycie. Bardzo cieszymy się z obecności pana prezesa Fundacji Ordo Medicus, pana doktora Mariusza Błochowiaka. Pięknie kłaniamy się. I również jest z nami pani Grażyna Lubczyk. Pięknie kłaniamy się. I szanowni państwo, chciałbym, by nasze posiedzenie, jeszcze zanim przejdziemy do tego bardzo z całą pewnością ważnego i ciekawego programu, który jest przygotowany, i te, powiedzmy, zeznania, te świadectwa, które dzisiaj usłyszymy, chciałbym, żeby były poprzedzone krótką relacją z działań naszego projektu Norymberga 2.0, ale zanim przejdziemy do tego punktu, jeszcze chciałbym przedstawić osoby uczestniczące po stronie komisji. Obok pana posła Grzegorza Brauna, który otworzył dzisiejsze posiedzenie, jest pan prezes Roman Fritz, wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej. Obok mnie po prawej stronie jest pan prezes Adam Kania, który reprezentuje Fundację Polskie Veto, zarządzającej projektem Norymberga 2.0. Jest z nami również mecenas Michał Molenda. Dzień dobry. I również Piotr Heszen, który zajmuje się częścią taką publicystyczną, prace związane z dokumentowaniem, z publikowaniem kluczowych dokumentów związanych z pracą naszej komisji. Bardzo proszę, panie prezesie, kolego Adamie, o chwilę prezentacji tych dokonań, które na przestrzeni ostatnich, powiedzmy tam, 3-4 tygodni miały miejsce. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, za głos. Chwilkę zajmę. Pozwólcie państwo, że oprócz tego, że powiem, czym projekt Norymberga się zajmował i w jakich sprawach uczestniczył, to także w tym moim krótkim przedstawieniu też powiem, gdzie jako projekt Norymberga byliśmy zaangażowani też nie tyle, co w produkowanie dokumentów i próbę uzyskiwania przy pomocy Instytucji Interwencji Poselskiej różnych informacji, ale także w których miejscach byliśmy i w co byliśmy zaangażowani, żeby też zobaczyć jakby wymiar tego, co robimy. Będę opisywał wydarzenia, które są związane z miesiącem wrześniem. Wrzesień, dlatego że no, ten miesiąc już jest zakończony. Rozpoczęliśmy, drodzy państwo, wrzesień od 2 września, kiedy byliśmy jako przedstawiciele właśnie Norymberga 2.0 na konferencji właśnie dotyczącej premiery książki, o której dzisiaj będzie wiele mowa, ze względu na to właśnie, że Norymberga jest patronem też tej publikacji, z czego bardzo się cieszymy i też dziękujemy panu prezesowi Fundacji Ordo Medicus za to, że mogliśmy w ten temat się zaangażować. Byliśmy tam osobiście, ja byłem osobiście razem z Natalią Mechlich, która prowadzi sekretariat Norymbergi. Drugą dosyć sporą aktywność, którą reprezentowałem osobiście jako projekt Norymberga, to jest uczestnictwo w Marszu dla Wolności oraz debacie, która się odbyła 3 września z kolei w Poznaniu. Tutaj na zaproszenie Justyny Sochy, pani prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP, byłem jednym z 10 prelegentów.
Zapis oczywiście tej debaty jest na naszych mediach społecznościowych. 8 września, drodzy Państwo, duża akcja przy udziale i współpracy z strukturami Konfederacji Korony Polskiej, gdzie przeprowadziliśmy akcję Sanepid Plus. Była to akcja, gdzie pod wieloma sanepidami wojewódzkimi zgromadziły się osoby przeprowadzające pikiety i były też wydarzenia związane z konferencją prasową i tam podsumowywaliśmy, drodzy Państwo, działalność nielegalną, działalność przestępczą, działalność sanepidów. Pokłosiem tej akcji, czyli 8 września, zaraz po tym jak odbyły się te konferencje prasowe, a było to kilkanaście miast wojewódzkich, z tego oczywiście była też transmisja, było prowadzone studio. Fundacja Polskie Veto przygotowała do tej akcji specjalne zawiadomienia, które trafiły. Tutaj pozwolę sobie pokazać, drodzy Państwo, zawiadomienia, które poszły do 16 okręgowych prokuratur we wszystkich miastach wojewódzkich, inicjujące postępowania dotyczące nadużyć prawa przez pracowników sanepidu na szczeblu wojewódzkim, ale też na szczeblu powiatowym. To, co ważne tutaj w przypadku tej akcji, chciałem powiedzieć, że i ona nadal trwa, dlatego też Państwa bardzo mocno zachęcam do tego, żeby się włączyć w tą akcję, ponieważ do zainicjowanych postępowań zachęcamy Państwa do tego, żeby Państwo składali wnioski, które mamy przygotowane na stronie norymberga2.pl, ale też na stronie polskieweto.com, wnioski o dołączenie w charakterze pokrzywdzonego. I to można zrobić w zasadzie teraz, natychmiast. Im szybciej to zrobimy, tym szybciej prokuratura zobaczy, jaka już duża skala jest problemu. To jest akcja, tak jak powiedziałem, ona zapoczątkowała się 8 września, trwa nadal. I zachęcamy Państwa do tego, żeby jeśli Państwo byli pokrzywdzeni przez sanepid, obojętnie czy to z powodu tego, czy byli Państwo wysłani na tak zwaną kwarantannę, czy Państwa biznes był próbowano zamknąć, albo dostaliście Państwo mandat za to, że normalnie prowadziliście gastronomię, do czego mieliście pełne prawo, to warto dołączyć do tych postępowań, bo myślę, że skala i ilość takich wniosków na biurku prokuratora może spowodować to, żeby nie został temat zamieciony pod dywan. 10 września opublikowaliśmy nagranie z instrukcją dokładnie, co zrobić, więc tutaj też Państwa zachęcam do tego, żeby to nagranie odnaleźć na naszych mediach i tam jest dokładna instrukcja, w jaki sposób można dołączyć do tego postępowania. Drodzy Państwo, 15 września z kolei mieliśmy kolejne duże wydarzenie związane z tym, że Norymberga i Fundacja Polskie Veto wystosowała stanowisko różnych stowarzyszeń i organizacji w temacie procedowanej przez Światową Organizację Zdrowia konwencji, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu dotyczącego zapobiegania gotowości i reagowania na pandemię. Wysłaliśmy takie pismo wraz z innymi organizacjami, które są podpisane pod tym pismem, do 4 różnych przedstawicielstw, łącznie do 4, z czego jedna osoba zasiadająca w Szwajcarii. Były to osoby głównie związane z różnymi komórkami Ministerstwa Zdrowia, ale też jest Narodowy Instytut Zdrowia oraz stałe przedstawicielstwo Rzeczpospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie, czyli te 4 osoby, które są odpowiedzialne za udział w tych pracach, dostały to wspólne stanowisko, które było podpisane przez naszą fundację także. Drodzy Państwo, kolejna sprawa tutaj, 16 wrzesień, jesteśmy w połowie. Dociera do nas informacja, bardzo bulwersująca informacja dotycząca 6-letniej Laury. Jest to pokłosie działalności też naszej związanej z czasem pandemii. Fundacja Nowe Spektrum Grzegorza Płaczka poinformowała nas o tym, że 6-letnia Laura 16 września, pomimo tego, że powinna uczestniczyć już w zajęciach przedszkolnych, dokładnie do zerówki, do takiej zerówki się nie dostała, ponieważ decyzją pani dyrektor
ta dziewczynka jako jedyna nie została przyjęta do tegoż przedszkola, pomimo tego, że w przedszkolu było 23 wolne miejsca. W rekrutacji uzupełniającej ta dziewczynka również jako dziewczynka spoza miejsca zamieszkania tego przedszkola nie została przyjęta, pomimo tego, że w dalszym ciągu były wolne miejsca. Rodzice sześcioletniej Laury w ustnych informacjach od pani dyrektor otrzymali taką informację, że ona nie ma zamiaru znowu mieć do czynienia z rodzicami, którzy stwarzali problemy, ponieważ ta pani dyrektor, żebyśmy zrozumieli tą sytuację, oprócz przedszkola prowadzi też szkołę, w której jest starsza siostra tej właśnie Laury, która korzystała ze swojego prawa nie noszenia na przykład maseczki, czy nie dostosowawszy się do różnych sanitarnych zaleceń. I z ust pani dyrektor po prostu padły słowa, że ona nie będzie po raz kolejny, że tak powiem, tutaj z rodzicami się przekomarzała i kara spadła na tą sześcioletnią dziewczynkę. Drodzy Państwo, fundacja włączyła się w tę też sprawę, ponieważ tak jak mówię, tutaj konsekwencje dotyczą małej dziewczynki, a dotyczą absurdów pandemicznych. Wysłaliśmy pismo do pani dyrektor jako Fundacja Polskie Veto, jako projekt Norymberga, do wiadomości do Kuratorium Oświaty w Warszawie, do wiadomości do Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku, bo rzecz dotyczy miasta Gombin. Urząd Miasta i Gminy w Gombinie, do pana burmistrza wysłaliśmy też to pismo, do Rzecznika Praw Dziecka, do Rzecznika Praw Obywatelskich. I takie pismo wylądowało na biurku w połowie miesiąca. Natomiast korzystając też z funkcji interwencji poselskiej, pan poseł wystosował dwie interwencje poselskie w tej sprawie. Jedna skierowana do właśnie pani dyrektor Anny Brodowskiej, która zarządza tym zespołem szkolno-przedszkolnym. I druga interwencja wylądowała na biurku pana burmistrza miasta i gminy Gombin, pana Krzysztofa Jadczaka. Na obie interwencje uzyskaliśmy już odpowiedzi. Natomiast nie będę tutaj ich cytował, ponieważ sprawa ma swój szczęśliwy finał. Laura dzisiaj po raz trzeci, czyli trzeci dzień pod rząd, już jest w przedszkolu. Okazało się, że w środę w zeszłym tygodniu rodzice Laury dostali telefon z kuratorium, że czeka na nich dobra decyzja na biurku u pani dyrektor. Okazało się, że można było temu zaradzić i Laura sześcioletnia od samego początku mogła w zajęciach uczestniczyć. Sprawa, która pochłonęła nam sporo czasu, ale jesteśmy zadowoleni, że szczęśliwy jest jej finał, dlatego uważamy, że presja ma sens. Dalej idźmy, mamy kolejny czas od 15 do 18 września. Uczestnictwo w międzynarodowej konferencji Better Way Media Conference w Wiedniu. Tutaj nasi delegaci, którzy byli wysłani przez projekt Norymberga w osobie doktora habilitowanego Ryszarda Zajączkowskiego, doktora Marcina Sowińskiego i redaktora Łukasza Kopczyka, który relacjonował pobyt na tej konferencji. Wszystkie materiały wideo, mamy ich 15 transmisji zarejestrowanych, są na naszych mediach społecznościowych, dlatego zachęcam Państwa do tego, żeby zapoznać się z tymi materiałami. 19 września, 10. Poselska Komisja Śledcza, która się odbyła na temat dziennikarstwa w czasie pandemii, również materiał zarejestrowany na naszych mediach społecznościowych. W ramach tego posiedzenia odtworzyliśmy materiał, który był przygotowany, zmontowany przez obecną tutaj Grażynę Lubszczyk, która jest też naszym wolontariuszem w projekcie. I to nagranie w mediach funkcjonuje też jako odrębny materiał pod tytułem Media w oczach, przepraszam, pandemia w oczach mediów mainstreamowych. Kolejna rzecz, 21 wrzesień, bardzo istotny dzień, to jest interwencja poselska osobista
pana posła Grzegorza Brauna w Narodowym Instytucie Zdrowia z udziałem prezesa Skalika. Też miałem swój skromny wkład uczestnicząc w tej interwencji. Oprócz całego nagrania z tego naszego spotkania, który też jest dostępny na naszych mediach, jest też interwencja poselska, która została pozostawiona w tym już instytucie. Mamy już odpowiedzi, mamy informacje w związku z tą interwencją, a myślę, że to jest materiał na odrębne posiedzenie, odrębną prezentację, ponieważ materiałów, któreśmy otrzymali, jest tak dużo, że jest nad czym pracować. Tutaj poseł już napomknął mniej więcej, z czym mieliśmy do czynienia. Norymberga 2.0 też gościnnie uczestniczyła 22 września w pierwszym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Wolności Badań, Publikacji i Debaty Publicznej, także brałem udział w tym posiedzeniu. 28 września Fundacja Polskie Weto i Projekt Norymberga 2.0 podpisuje list poparcia murem za Braunem w związku z próbą odebrania immunitetu. Też bardzo mocno byliśmy zaangażowani. Pismo poparcia wraz z 26 różnymi organizacjami jako projekt taki list żeśmy poparli i tego samego dnia uczestniczyliśmy też w proteście, w pikiecie, która była organizowana pod Sejmem. Tego samego dnia odbyła się też konferencja prasowa z moim udziałem projektu Norymberga jako kontynuacja sprawy związanej z dyscyplinarnym zwolnieniem nauczyciela Andrzeja Michniewicza z Lublina, który został ukarany zwolnieniem dyscyplinarnym za to, że uczniom, uwaga, zalecił w czasie pandemii, kiedy były zdalne nauczanie, że zalecił przy konsultacji oczywiście z rodzicami, żeby uczniowie w czasie jego zajęć WF-u przed komputerem skorzystali z tego czasu i wyszli na spacer na świeże powietrze. W Lublinie spotkało się to z karą zwolnienia dyscyplinarnego, nastąpiło odwołanie, dlatego spotkaliśmy się w Ministerstwie Edukacji i Nauki, gdzie towarzyszyliśmy jako asystenci posła Grzegorza Brauna, ale też jako projekt Norymberga w dwóch posiedzeniach o godzinie 11 i o godzinie 13, z czego o godzinie 11 pani przewodnicząca, widząc kamerę, widząc nas, przerwała to posiedzenie i do tego posiedzenia nie doszło. Natomiast o 13 była gotowa przeprowadzić już całe posiedzenie. Prawdopodobnie chyba zrozumiała, z czym miała do czynienia. Natomiast na prośbę samego Andrzeja Michniewicza sprawa została przeniesiona na nowy termin. Czekamy na rozwiązanie, na informację z nowym terminem. 29 września, zmierzając już do końca, druga rozprawa pana Konrada Kaczmarczyka w sądzie w Bielsku-Białej. Tutaj bym prosił mecenasa Michała Molendy o dwa słowa na ten temat, ponieważ też jako fundacja i projekt Norymberga dwukrotnie, czyli po raz drugi wnioskowaliśmy o to, żeby dołączyć do sprawy jako strona społeczna, natomiast tutaj pani sędzia skutecznie nam to uniemożliwiła. Szanowni Państwo, o sprawie pana Konrada informowaliśmy Państwa już w czerwcu, jeżeli dobrze pamiętam. Wszystko polega na tym, iż pan Konrad wyraził stanowczy sprzeciw wobec zaszczepienia swojego dziecka, który pielęgniarka z Bielska-Białej, koordynująca program szczepień w tamtejszej przychodni, odebrała jako groźbę karalną i złożyła na pana Konrada zawiadomienie do prokuratury. Ku naszemu zdziwieniu takie postępowanie rzeczywiście zostało wszczęte i skończyło się wniesieniem do sądu aktu oskarżenia. Rozprawa z dnia 29 września była już drugą rozprawą w tym temacie. Temat niestety jeszcze nie został zamknięty. O szczegółach oczywiście szerzej w tym momencie nie możemy wspominać, ale tak jak pan prezes Adam Kania wspominał, to jest już drugi nasz wniosek o dołączenie do tego postępowania jako organizacja społeczna, czyli skorzystanie z uprawnienia, jakie gwarantuje takim organizacjom kodeks postępowania karnego, został przez sąd oddalony. Kolejna rozprawa w listopadzie. Mamy nadzieję, że
tym razem już uda się przynajmniej w tej pierwszej instancji zamknąć temat, bo no właśnie w sprawę pana Konrada zaangażowało się sporo organizacji i powszechne jest przekonanie na temat pewnej absurdalności samego przedmiotu tego postępowania. Jesteśmy dobrej myśli i będziemy państwa informować, co dalej. Dziękuję. I wrzesień, drodzy państwo, zakończyliśmy konferencją prasową w Sejmie, która dotyczyła połączonych sił związków zawodowych Wolność i Godność, ale też Fundacji Nowe Spektrum Grzegorza Płaczka, gdzie do Trybunału Konstytucyjnego został złożony wniosek o zbadanie legalności rozporządzeń zmuszających medyków do przyjmowania eksperymentalnych preparatów na COVID-19. Także wrzesień bardzo intensywny, nie przedłużając. Drodzy państwo, projekt Norymberga funkcjonuje dzięki państwu, więc gdyby państwo mieli ochotę wesprzeć nas, zwłaszcza jeśli chodzi o przyszłoroczny budżet, który mamy zaplanowany, to bardzo państwa zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na specjalną zrzutkę, która jest uruchomiona na ten cel. Tam na tej zrzutce jest też tabela z rozpisanym całym budżetem, żeby transparentnie państwo widzieli, na co i w jakich kwotach poszczególne finansowanie jest potrzebne. My tutaj niczego nie ukrywamy, więc też gdyby państwo mieli ochotę się dorzucić najmniejszą kwotą, będziemy zobowiązani, bo tak jak wspomniałem, no, nasze funkcjonowanie wiąże się z jakimiś tam kosztami. Bardzo dziękuję za głos i oddaję tutaj przewodniczącemu. Panie prezesie, bardzo dziękuję za to dość szczegółowe i obszerne, no ale drodzy państwo, sprawozdanie natomiast, no cóż, to tylko dowodzi, że naprawdę środowisko skupione wokół pana prezesa Adama Kani jest bardzo aktywne i tutaj też, korzystając z okazji, chcę podziękować, bo pani mecenas Katarzyna Tarnawa bardzo nas wspiera w tych działaniach, w wielu tych naszych tutaj wymienionych aktywnościach. Jest niebagatelna pomoc i udział pani mecenas. Bardzo dziękujemy. Tak jest. Jest z nami pan mecenas Wilk. Bardzo dziękujemy. Pan Jacek Wilk jest stałym członkiem naszego zespołu. Cieszymy się, że jest dzisiaj z nami. Bardzo proszę, przystępujemy. Aha, tak. Tutaj jest suplement do podsumowania. Bardzo proszę. Szanowni państwo, ja z innym owocem pracy naszego zespołu, trzeci numer zeszytów norymberskich. Ja osobiście i pewnie nie ja jeden od już długich lat, nawet przed tą pseudopandemią, miałem takie wrażenie, że żyjemy w zalewie fałszywej informacji, ale to, co się stało w ciągu tych ostatnich 2-3 lat, to prawdziwe wybicie szamba, taka szambomba, może nawet szambomba atomowa. I my tutaj trudno uwierzyć, że w tym zalewie tych fake newsów, tych fałszów naukowych, pseudonaukowych, że istnieje jakaś informacja, którą warto sobie przyswoić. No i tu myślę, że to właśnie jest część takiego zasobu informacyjnego. Te fakty, które tutaj opisujemy w zeszytach, to przechodzą przez dwa progi wiarygodności. Po pierwsze, autorytet Sejmu, który firmuje pracę naszego zespołu. Po drugie, praca, dowody naukowe. Jeszcze taka jedna może refleksja w związku z pojawieniem się tego trzeciego numeru, że oprócz tej czarnej strony pojawiają się, wyłania się taki wątek cichych bohaterów naszych dni. Okazuje się, że wystarczy być zwykłym człowiekiem, zachować to człowieczeństwo i można dzisiaj już zostać bohaterem. Tutaj w tym trzecim numerze opisujemy na przykład zwykłych nauczycieli, którzy chcieli uczyć dzieci, narażając się na szykany. Tutaj był wspomniany taki przypadek, czy też zwykłych, anonimowych do tej pory lekarzy, którzy leczyli swoich pacjentów, byli tak bezczelni, że robili to skutecznie, jak pani Bogusława Kłaczko, która
wyleczyła wszystkich wirusowych pacjentów. Z tego powodu doniesiono na nią i w tej chwili tam się w jakiś sposób nęka. Ci państwo wszyscy, ja zachęcam do kupienia, kto może oczywiście, kto zechce tych zeszytów, dwa poprzednie numery tutaj stoją na stole, aby także wesprzeć naszą działalność i aby sobie postawić je gdzieś dość nawet wysoko na jakiejś półeczce, bo myślę, że one zaczną nabierać ze względu na charakter wydarzeń, w jakich uczestniczymy, jednak dosyć bezprecedensowych, zaczną nabierać wartości. Już rzeczywistość weryfikuje to, że tutaj właśnie praca naszej komisji trafiła w sedno. Kto nie zechciałby ich nabyć, nie mógłby na przykład lub nie chciał, jest oczywiście cały ten materiał dostępny na stronie norymberga2.pl, a do kupienia w wersji papierowej poprzez stronę Fundacji Osuchowa, łatwo do wyszukania w internecie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Drodzy państwo, oto przed nami bardzo interesujący, niezwykle ważny czas świadectwa i zaczynamy od informacji wspieranej tutaj prezentacją. Zapraszam pana doktora Piotra Witczaka. Mamy uruchomioną prezentację. Słuchamy z uwagą. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę po raz drugi za pośrednictwem państwa komisji prezentować dane naukowe, fakty. Mam nadzieję, że to przekłada się na większą świadomość społeczeństwa. Ja od razu może poproszę o slajd numer 2. Biała księga pandemii koronawirusa jest niezwykle obszerna, więc pewnie wszyscy państwo zrozumiecie, że nie jestem w stanie omówić tych tematów w sposób szczegółowy, więc skupię się właściwie na istocie sprawy, a także na tych najważniejszych kwestiach. I posłużę się pewnymi przykładami. Natomiast chciałbym podkreślić w pierwszej kolejności bardzo ważną rzecz, dlatego że tutaj pan poseł Braun przedstawił państwu egzemplarze fałszywej pandemii, później Białą Księgę. Jaka jest różnica między Białą Księgą a poprzednimi opracowaniami? Otóż poprzednie opracowania były to wypowiedzi naukowców, bardzo często oparte o fakty, dane naukowe, ale to był taki zbiór przede wszystkim autorytetów, którzy się przeciwstawili tej głównej narracji i prezentowali swoje opinie. Natomiast Biała Księga pandemii koronawirusa jest czymś więcej, dlatego że tam jest zbiór danych naukowych, faktów, danych statystycznych, publikacji naukowych, kilkaset pozycji praktycznie pod każdym rozdziałem. Tutaj na slajdzie numer 2 jest plan prezentacji, on mniej więcej odzwierciedla to, co jest w Białej Księdze. Oczywiście troszkę kolejność jest zmodyfikowana, ale mniej więcej taki jest zakres. I każdy z tych punktów, szanowni państwo, to jest, to można powiedzieć, że średnio powiedzmy po kilkaset publikacji naukowych do każdego punktu można by przypisać. Więc to nie jest publikacja jakby Ordo Medicus, czy moja opinia, opinia doktora Witczaka, czy pani mecenas Tarnawy-Gwoźdź, czy pana Pawła, lekarza pana Pawła Basiukiewicza, tylko to są setki publikacji naukowych. Bo proszę zwrócić uwagę, w jakiej sytuacji jest przeciętny obywatel. Myślę, że większość osób, które nas ogląda, zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje i na świecie, jakie są okoliczności polityczne, ekonomiczne tego zjawiska pandemia COVID-19, ale jest wiele osób, które poza główną narracją, głównymi stacjami w telewizji, w radio, oni bardzo wiedzą, co się dzieje. I teraz pytanie zasadnicze, jak te osoby przekonać, jak je skłonić do tego, że prawda wygląda inaczej. No przecież mamy autorytety, profesorowie, politycy wypowiadają się, przedstawiają jakieś badania naukowe. Dlaczego akurat nam wierzyć, a nie wierzyć tym autorytetom, skoro przecież to są osoby bardzo prominentne, zajmujące wysokie stanowiska, niepodważalne często autorytety, przynajmniej tak wielu osób uważa, że niepodważalne. Więc jaka jest krótka odpowiedź? Otóż właśnie Biała Księga daje państwu odpowiedź na to, dlaczego wiele badań naukowych, które były prezentowane opinii publicznej, mijają się z prawdą. A te, które były prawie
prawdziwe lub bardzo blisko prawdy, nie były prezentowane opinii publicznej. Rozróżniamy też między jakością tych badań, tak? Bo są badania słabej jakości, które często potwierdzały właśnie tą główną narrację. I te badania były prezentowane opinii publicznej, a wysokiej jakości badania, które przeczyły narracji, one były pomijane, ignorowane, a nawet cenzurowane. I trzeba też uzmysłowić sobie, dlaczego tak się działo. Ktoś powie, no ale to jest szerzenie teorii spiskowych, to co ja mówię. No i poniekąd można sobie tak to tłumaczyć, ale żeby zrozumieć to, co się wydarzyło, trzeba znać istotę sprawy. Istotę okoliczności, które miały miejsce wokół tej pandemii. Na tym się też na początku skupię, bo to zmienia punkt widzenia. Ja chciałbym Państwu to wyraźnie podkreślić, że napisano wiele aspektów epidemiologicznych, wiele aspektów związanych z technologiami medycznymi, które służyły do kontroli pandemii, na nowo. Napisali to na nowo. Oni przekreślili dosłownie osiągnięcia kilkudziesięciu lat medycyny i napisali ponownie naukę, która uzasadniała te podejście. Dosłownie zwrot o 180 stopni. I żeby zrozumieć, dlaczego tak się stało, że tak w ciągu kilku miesięcy, czy nawet kilku tygodni doszło do zmiany kierunku, jest bardzo ważne. Otóż jak sobie uświadomimy, jakie są cele polityczne, jakie są olbrzymie kwestie finansowe w to włączone, to znamy sobie sprawę, że to się opłacało. To się opłacało i politycznie wielu grupom interesu i finansowo. I teraz, żeby poczuć tą, chociaż mieć jakiś wzgląd na tę kwestię, o której wspominałem, to poproszę od razu o slajd 17, tak będziemy przeskakiwać trochę. Slajd numer 17. Proszę Państwa, to są takie nagłówki z materiałów prasowych, także z informacji na różnych stronach internetowych. To pokazuje, jaki był ten czynnik, ten impuls finansowy, jakie było duże uzasadnienie biznesowe tego, co się działo. Przede wszystkim 10 najbogatszych zyskało miliardy, gdy 160 milionów osób usunęło się w biedę. To już ten artykuł był chyba na początku, czy tam w drugiej połowie 2020 roku. Było pokazane, jak olbrzymie pieniądze zrobiły grube ryby na świecie dzięki pandemii, dzięki testom, maskom, dzięki promocjom różnych produktów, a także przede wszystkim to, co osiągnął też politycznie. Bo zwracam uwagę i myślę, że wiele z Państwa zdaje sobie z tego sprawę, do czego to wszystko zmierza. Otóż zmierza do centralizacji, do zwiększenia wpływu Światowej Organizacji Zdrowia, wielu instytucji publicznych, Centrum do Spraw Kontroli Chorób, na przykład w CDC w Stanach Zjednoczonych, do tych różnych instytucji, które nadzorują walkę z pandemią, a także do umocnienia rządu. Rząd się czuje potrzebny, wprowadza różne obostrzenia, ogranicza prawa obywatelskie i to zmierza w kierunku stroju komunistycznego, chińskiego i to też się po prostu komuś opłaca i politycznie, ale także biznesowo, bo cały czas odpływa kapitał z klasy średniej, z osób najuboższych do góry, do najbogatszych. I ta pandemia była w tym kierunku wykorzystana. Biorąc pod uwagę, już obecnie wiemy, jaka śmiertelność taka, no już coraz bardziej zbliżamy się do tego ostatniego momentu, kiedy będziemy już wiedzieć, jaka jest ta rzeczywista śmiertelność tak zwanego COVID-19. I ostatnie dane, to są dane, o których dowiedziałem się dzisiaj, to jest jeszcze artykuł w formie preprint, czyli przed recenzją, ale znanego na świecie, jednego z najlepszych na świecie epidemiologów, profesora Ioannidisa. I w tym momencie on szacuje, że IFR, czyli wskaźnik śmiertelności infekcji dla SARS-CoV-2 dla populacji 69 lat, od 0 do 69 lat, to jest 0,07%. To jest, szanowni państwo, to już jest standardowa grypa, taka sezonowa, którą zresztą nawet ten wskaźnik, który figurował dużo wcześniej, 0,15% dla populacji ogólnej, to też były widełki grypy, może te bardziej te górne, a w tym momencie już widzimy, że ta śmiertelność, przynajmniej dla tej populacji poniżej 70 roku życia, jest właściwie taka jak grypa, po prostu
to można to uśrednić. A dla, to jest też bardzo ciekawa rzecz, że dla grupy 60-69 lat, czyli grupy teoretycznie grupy ryzyka, to w tej grupie, kiedy nie było jeszcze szczepień, kiedy mieliśmy masową psychozę, histerię, kiedy nie było odpowiedniego leczenia, to 99,5% pacjentów przeżywało. Powtórzę jeszcze raz, bez szczepień, masowa histeria, brak odpowiedniego leczenia, ta infekcja często miała czas, żeby się rozwinąć, bo ludzie byli w kwarantannach, zamknięci w domach i tak dalej, i tak dalej. I rzekomo utrzymywano, że nie ma na to skutecznego leku. Więc proszę zwrócić uwagę, jaka była skala tego absurdu, który obecnie analizujemy. Nie da się tego inaczej wytłumaczyć w tym momencie, jako chęci właśnie zysków politycznych i finansowych. Co więcej, no można powiedzieć, że no my dopiero teraz takie rzeczy wiemy. No właśnie nie, szanowni państwo, na przykład lockdowny. WHO wydało od razu się posłużę przykładem, bo to slajd jest po sąsiedzku niemalże. Slajd numer 19 poproszę. W 2019 roku dokument oficjalny, dokument WHO dotyczący lockdownu. Jakie było zdanie? Że ma niewielki wpływ na przebieg pandemii i ma istotne skutki uboczne, takie jak na przykład jak zerwanie łańcuchów dostaw czy niepokoje społeczne. To bardzo ogólnie, bo tych skutków ubocznych jest o wiele, wiele więcej, dużo bardziej dramatycznych w skutkach. Więc tak jak powiedziałem państwu, oni skreślili to, napisali naukę na nowo. To, żeby to im wyszło, to musieli bardzo mocno wystraszyć społeczeństwo. Musiał być taki impuls, że ludzie stracą możliwość racjonalnego analizowania faktów. Musiał być jednolity przekaz w mediach. Musieli do tego zaprzęgnąć autorytety, żeby to zadziałało. I zadziałało. Strach sprawił, że my zaczęliśmy pisać naukę na nowo i plus oczywiście cenzura, krytykowanie z naukowców strony przeciwnej. W każdym razie tych głosów tak nie było tak dużo, właśnie dlatego, że ta narracja była taka bardzo mocna. Te obrazy z Bergamo, które te stosy trumien, które tam rzekomo piętrzyły się z zwłokami osób zmarłych na COVID-19. To wszystko, szanowni państwo, zadziałało w taki sposób, że świat to kupił. Co więcej, wielu naukowców to kupiło. To nie chodzi o to, że tam część po prostu uczestniczyła w tym w celach finansowych, biznesowych, ale oni po prostu tą narrację kupili, bo sami byli przestraszeni, tak samo wielu lekarzy. I to musimy, szanowni państwo, zrozumieć tą istotę. Jednym z powodów, do którego odszedłem z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, dla państwa, którzy nie wiedzą, co to jest agencja, która działa pod Ministerstwem Zdrowia i ocenia skuteczność, bezpieczeństwo leków, między innymi, ale też świadectw czy tych świadczeń opieki zdrowotnej, które wchodzą do refundacji, są finansowane z naszych podatków. My oceniamy, czy to opłaca się, czy nie, czy to warto, jakie są plusy, minusy i tak dalej. I czekałem, aż Ministerstwo Zdrowia właśnie przekaże jakieś analizy dotyczące lockdownu, skuteczności, czy zlecenie na przedstawienie, przeprowadzenie analiz na temat lockdownów, masek, ale analiz, które są wszechstronne, one są kompleksowe. Tak zwane analizy HTA, czyli oceny technologii medycznych. I tak, żeby państwo wiedzieli, na czym taka analiza powinna polegać, ja posłużę się przykładem masek. Zaraz powiem, o który slajd bym w tym momencie prosił. Slajd numer 28. I taka analiza powinna być przeprowadzona dla każdego pojedynczego elementu walki z pandemią, czyli dla kwarantanny, dla izolacji, dla dezynfekcji karetek, dla masowych przesiewowych testów, dla masek, lockdownów, szczepionek to jest oczywista kwestia i wielu innych aspektów, chociażby nawet dezynfekcji dystansu 1,5 metra i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tego nie było. To się odbywało tylko na podstawie informacji Rady Medycznej i wypowiedzi autorytetów w telewizji współpracujących z rządem. I to wszystko. Zaufajcie nam na słowo. Nie było tych analiz. Ja tylko wspomnę o tym jeszcze, że już w połowie 2020 roku spływały do nas dane na temat, takie już mocne dane na temat śmiertelności SARS-CoV-2. Widzieliśmy, że już nie jest to ebola, że śmiertelność jest grubo poniżej 0,5
0,5% dla ogółu populacji, oczywiście im młodszy ktoś, to ma jeszcze mniejszą, nawet poniżej 0,3. Im ktoś starszy, tym trochę więcej, ale wiedzieliśmy, że to jest śmiertelność relatywnie niska. Jak się okazuje teraz, ta śmiertelność jest na poziomie grypy. No ale wtedy mieliśmy prawo nie wiedzieć. I słuszna w sumie decyzja pod wpływem presji medialnej, presji politycznej, żeby wprowadzać jakieś tam obostrzenia, restrykcje, bo nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Ale w momencie, jak zamykamy ludzi i wiemy, że to jest, że to nie jest obojętne dla zdrowia życia, zlecamy analizy, szerokie analizy, spływają dane na temat śmiertelności i w zależności od tego, co nam wyjdzie, wycofujemy się z tego. I tutaj tego elementu definitywnie, ewidentnie po prostu zabrakło. Wiedzieliśmy, że śmiertelność jest niska, to ograniczaliśmy dostęp do świadectw, doświadczeń opieki zdrowotnej, na przykład pacjentom z chorobami sercowo-naczyniowymi. Co drugi Polak w Polsce umiera na chorobę sercowo-naczyniową. To jest śmiertelność o rzędy wielkości wyższa niż SARS-CoV-2. To SARS-CoV-2 i robimy oddziały covidowe, zapewniamy miejsca łóżka, a odbieramy łóżka, czy blokujemy leczenie, czy zamykamy ludzi chorych na takie poważne, śmiertelne problemy zdrowotne w domu. No to nadmiarowa śmiertelność jest logicznym jakby następstwem tego, co zrobiono. I tu się już powinna lampka zapalić i te analizy powinny to wszystko wykazać. Ale takich analiz nie było. I teraz na bazie właśnie, szanowni państwo, na bazie masek, na przykładzie masek, które są dosyć proste w konstrukcji, banalne, przedstawiam właśnie, na czym polegała manipulacja, a co powinno, jak to powinno wyglądać. To, co wiedzieliśmy o maskach, co nam przedstawiali eksperci, politycy, to, że są skuteczne, bo nie chuchamy, bo w mniejszym stopniu powietrze się wydostaje na drugą osobę, bo nie oplujemy drugiej osoby tak łatwo jak bez maski. I właściwie na tym koniec. A kwestie, czy to jest bezpieczne, czy to jakieś rodzi komplikacje, konsekwencje, no to jest tak jak noszenie odzieży. Jakby noszenie koszulki na sobie, bielizny i tak dalej, i tak dalej. Przynajmniej z takimi porównaniami się spotkałem. A jak ktoś mówi, no ale to trzeba sprawdzić, zbadać. To jest jak, to przecież spadochroną się nie testuje, tak? Spadochroną też nie testowano. To jest oczywiste, że to działa, przecież to jest logiczne. Tylko że gdyby to było logiczne, to by nie było kilku dekad badań na temat skuteczności masek. I to badanie randomizowane. Kto się tym zajmował przez tyle lat, no to chyba to nie jest takie logiczne, ktoś chciał to sprawdzić. I teraz, szanowni państwo, żeby to było jasne, większość tych badań, 14 na 16 wysokiej jakości badań wskazywało, że maski są nieskuteczne. Dwa badania randomizowane wykazały, że ta skuteczność jest, ale minimalna. Takie były fakty. No to co oni nam pokazywali w mediach? Przecież słyszeliśmy, że CDC wskazywało, że tam badania pokazały, że są bardzo skuteczne te maski, że to tam 50% ogranicza śmiertelność i hospitalizację i tak dalej. To były badania tak zwane na zamówienie, badania finansowane przez odpowiednie instytucje, byle jakiej jakości, badania obserwacyjne. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, które badanie jest bardziej wiarygodne, które mniej. I w ten sposób to poszło. Logika, strach, ludzie to zaakceptowali. A teraz gdyby na przykład taka agencja oceny technologii medycznych i taryfikacji, w której pracowałem, otrzymała zlecenie na analizę, to co by z takiej analizy wyszło? Przede wszystkim wzięliby głównie te badania właśnie randomizowane, których większość wskazuje, że maski są nieskuteczne, marginalnie skuteczne, jako korzyść, a po drugiej stronie by uwzględnili różne skutki uboczne. Ile tych skutków ubocznych jest? I ile jest aspektów wokół tych masek, o których się w ogóle nie mówi? Na przykład wirus przemieszcza się drogą aerozolową. Jest jak dym papierosowy. Jest na to mnóstwo danych naukowych. Tak? To nie są kropelki śliny, tylko to jest aerozol. Jeszcze raz powtórzę, jak dym aerozolowy. To przenosi przez maskę, przez nieszczelności w masce, góra, dół, na boki, a również penetruje przez maskę w sposób bezpośredni. I unosi się jak dym w powietrzu, zawiesina, która utrzymuje się przez wiele godzin. Czyli jak ktoś wchodzi w masce do pomieszczenia, to po chwili, jak tak przewinie się przez takie pomieszczenie jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, to ta zawiesina jest tak duża, że te maski już nie mają żadnego sensu. Zdychane są przez maskę, przez błony śluzowe. I znoszenie masek nawet w pomieszczeniach zamkniętych mija się z celem, biorąc pod uwagę to, że SARS-CoV-2 przemieszcza się głównie drogą aerozolową. Dalej, co taka analiza by wykazała? Że mijając się w przestrzeni publicznej, czy na zewnątrz, ta dyspersja powoduje, że w ogóle w przestrzeni otwartej maski nie mają w ogóle żadnego sensu. Natomiast pan doktor Sutkowski psikał aerozolem przed kamerą na maskę, tłumacząc, że właśnie to w ten sposób
chroni. Mamy, szanowni państwo, również kwestię nieprawidłowego użytkowania, bez rękawiczek, dotykania zewnętrznej części. Mamy mnóstwo skutków ubocznych, suchość oka, zmęczenie, niedotlenienie. To są wszystko dane opisane w publikacjach naukowych, badaniach, rzetelnych badaniach. Ich jest co najmniej kilkadziesiąt było wtedy, a teraz mamy już pewnie kilkaset badań wskazujących na skutki uboczne. Oczywiście ktoś powie, że to mniejsze znaczenia. Niech sobie wyobrazi teraz starszą panią, seniorkę, która ma POHP, ma chorobę wieńcową, wchodzi po schodach z zakupami w maseczce. Że to jest zagrożenie życia i zdrowia. Ile osób straciło przytomność, ile osób poprzez niedotlenienie nasiliło procesy zapalne w swoich organizmach. Nie patrzymy na ludzi młodych, zdrowych, którzy w maskach sobie jakoś tam radzą, tylko na ogół społeczeństwa, na grupy ryzyka. Mamy też na przykład opisane w badaniach efekt Fogena, czyli efekt, który zwiększa śmiertelność w wyniku noszenia masek i tak dalej, zanieczyszczenia biologiczne, toksyczność, toksyczne materiały tekstylne. Wdychamy przecież te toksyny, które tam przecież w Chinach te maski robią, nie wiadomo kto, w jakich warunkach, jakich materiałów. Takie badania pokazują się, że jednak wdychamy na przykład tlenek tytanu, może też wpływać negatywnie na stan fizjologiczny płuc i tak dalej. Są nieefektywne kosztowo. Nawet tanie maski wydały się tanie, ale przy całej masie społecznej, przy całej olbrzymiej grupie osób, która ma nosić te maski, to się nie opłaca, biorąc pod uwagę niskie zagrożenia, które jak się okazuje, wynika z bardzo niskiej śmiertelności. Zagrożenie ekologiczne. Miliardy tych masek, mask w morzach, w lasach, w glebach jest strach, skutki uboczne w sensie psychospołecznym. Jak to działa, jak widzimy ludzi w maskach. Komunikacja. Czyli te wszystkie aspekty powinny być takie najmniej uwzględnione i werdykt byłby oczywisty. Maski są niezasadne, przynoszą więcej skutków ubocznych, łącznie z ekonomią, skutkami psychospołecznymi, zdrowotnymi, niż jest jakikolwiek z tego pożytek. To jest tylko przykład. To samo powinno być dla kwarantan, dla masowego testowania, dla dezynfekcji karatek, dla wielu innych aspektów. Nie robiono tego, bo doskonale wiedziano, że to przyniesie, że to rezultat będzie negatywny, a komuś bardzo na tym zależało. Więc nie będę wchodził w kwestie poszczególnych tych technologii medycznych, które wprowadzano, tylko właśnie posłuszyłem się maskami. Już obecnie wiadomo, to jest oficjalna narracja, że lockdowny zabiły więcej osób niż ratowały. I takich mocnych publikacji, metaanaliz mamy wystarczająco dużo, żeby postawić zarzuty odpowiednim osobom, które to wprowadzi. Do tej pory, szanowni państwo, odczuwamy skutki lockdownów. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale w 2022 roku nadmiarowa śmiertelność w Europie jest wyższa niż w 2021. Wyraźnie, to są oficjalne dane z Euromomo, jak państwo wyjdziecie na ogólne statystyki, to tak jest. I teraz ktoś to logicznie myśli. To jest chyba ostatnio rzadkość, jeśli chodzi o większość społeczeństwa, która jest karmiona propagandą. Mamy wirusa, który jest już mniej śmiertelny, mniej zakaźny, jest oficjalna informacja. Jakieś tam kolejne warianty zgodnie z narracją. Mamy poziom wyszczepienia bardzo wysoki. Mamy też poziom naturalnej odporności o wiele, wiele wyższy. Już to nie ulega dyskusji. A mamy cały czas rosnącą śmiertelność. Oczywiście można teraz wskazywać, co to może być. Najprawdopodobniej główny czynnik to jest właśnie efekt długu zdrowotnego lockdownu. Mamy również dane dotyczące przewagi też wzrostu śmiertelności na skutek wprowadzonych szczepionek przeciwko COVID, zwłaszcza młodych ludzi. To jest widoczne już w analizach, oficjalnych analizach. Na przykład taką analizę przedstawił naczelny lekarz Florydy, który stwierdził w analizie, czy stwierdzono w tej analizie, że wzrasta ryzyko zgonu sercowego o 84% w grupie poniżej 39 roku życia. I zalecenie było, żeby wstrzymać szczepienia w tej grupie. 84% wzrost ryzyka w tej grupie zgodnie z istotnym statystycznym. Mam nadzieję, że nie, na pewno 80 tam z hakiem, 84, dobrze pamiętam. Więc to są oficjalne analizy. Kraje skandynawskie nie zalecają tych szczepień w grupie ludzi młodszych, zdrowych. To są też oficjalne informacje. To skąd ten dysonans? Dlaczego w niektórych krajach, jak w Polsce, cały czas się szczepia, nawet teraz będzie się promować szczepienia niemowląt przeciwko COVID-19? Cisza. W mediach cisza, nikt o tym nie mówi, nikt tego nie analizuje. Więc to, szanowni państwo, pokazuje, że tutaj grają główną rolę interesy. Interesy różnych grup, a nie
zdrowie publiczne. Nie, na pierwszym miejscu nie jest zdrowie publiczne, tylko interesy. I tak niestety było, jest i będzie, bo wiele osób myśli, że to jest jakieś nowum, że to wcześniej takie rzeczy nie było. Zawsze tak było. Jest wiele innych przykładów w historii, gdzie leki zostały wycofane, szczepionki były wycofywane. Na przykład szczepionka na rotawirusy była wycofana, ponieważ powodowała wgłębienie jelit niemowląt, bo kilkanaście przypadków, kilkanaście zgłoszeń wgłębień niemowląt spowodowało wycofanie szczepionki. Proszę Państwa, w tym momencie mamy dane, autopsje, dane, analizy wskazujące na wzrost zgonów wśród młodych ludzi w wyniku podania tych preparatów, a programy szczepień cały czas są realizowane przy wiedzy o niskiej śmiertelności, zwłaszcza dla osób młodych. To są jakieś marginalne przypadki. Przy krótkotrwałej skuteczności tych szczepień i mimo to te szczepionki są cały czas podawane młodym ludziom. To jest dla mnie nie do pomyślenia. To jest tak, jakbyśmy żyli w alternatywnych rzeczywistościach i to wszystko jest realizowane. Chciałbym się tylko jeszcze odnieść, bo tak jak powiedziałem, będę tylko przykłady wymieniał, do tej teraz bardzo modnej kwestii transmisji, o której wyszła sprawa na jaw. Otóż mnie ta informacja nie zaskoczyła, bo zwracam uwagę, że tam padła informacja, że przed wprowadzeniem na rynek. To nie jest tak, że nigdy nie była badana transmisja, czy wpływu tych szczepionek na transmisję. Ale to jest fakt i rzeczywiście jak sobie otworzymy oficjalne dokumenty, czy Food and Drug Administration, czy FDA, która dopuszcza leki, szczepionki na rynek w Stanach Zjednoczonych, tam w analizach, które były udostępnione opinii publicznej, jest wyraźnie wskazane, że transmisja to jest luka w wiedzy. Tam oczywiście pokrętnie mówili, że trzeba się tego spodziewać, że to ograniczy transmisję, ale to była luka w wiedzy. Więc nie wiedzieli o tym rzeczywiście, że ta transmisja jest blokowana przez szczepionkę. Mimo to dyrektor CDC, mimo to Bill Gates, pan profesor Simon, pan profesor Horban, wielu dziennikarzy, polityków, przynajmniej wobec ogłaszali, że zaszczep się, żeby chronić innych. I to jest oczywiście skandal. Dobrze, że to wyszło teraz ostatnio dosyć mocno w Parlamencie Europejskim, ale to było wiadomo już wcześniej. Natomiast dobrze, że jest to rzeczywiście nagłaśniane. I teraz kolejna rzecz, bo będzie linia obrony. Te szczepionki przecież na pewno nam tą transmisję w jakiś sposób blokowały. Otóż, szanowni państwo, zwracam uwagę, że to, co się działo w kwestii naukowej dotyczącej transmisji, to też była pewna sztuczka, manipulacja, wybiórcze traktowanie tego zjawiska w taki sposób, żeby wyszło, że to rzeczywiście blokuje transmisję i żeby działać znowu na tej błędnej logice, tak jak z maską. Zakładam maskę, to musi działać, bo mniej kropelek aerozolu wydzielam. Tak samo jest tutaj. Tak? Skoro Pfizer wykazał w swoich badaniach, że się zmniejsza ryzyko pozytywnego wyniku testu, nawet choroby objawowej, to musi ta transmisja też mieć jakieś tam, znaczy to musi mieć przełożenie na transmisję. Otóż co się dzieje tak naprawdę z tą transmisją? Przede wszystkim ignoruje się fakt, i to trzeba bardzo mocno podkreślić, że tuż po szczepieniu, w ciągu tych pierwszych dwóch tygodni, po pierwszej dawce, do drugiej dawki, po drugiej dawce tak samo, spada chwilowo, przejściowo odporność. I to jest fakt znany w epidemiologii od lat, że tuż po szczepieniu dochodzi do spadku odporności, immunosupresji. Spada poziom limfocytów, spada poziom neutrocytów. I rzeczywiście takie dane na temat szczepionek przeciwko COVID są, że tym pacjentom tuż po szczepieniu spada poziom komórek układu odpornościowego. I co więcej, mamy dane, że tuż po szczepieniu rośnie liczba przypadków COVID. I to nie są pojedyncze jakieś wybrane, byle jakie publikacje. Co najmniej kilka, jeśli nie już kilkanaście dobrych publikacji naukowych, które wskazują, że był wzrost, w momencie wprowadzenia był wzrost przypadków. Szczepiono w sezonie infekcyjnym, szczepiono bez zwracania uwagi na to, żeby tuż po szczepieniu jednak zostać w domu, nie roznosić infekcji. Nie tylko chodziło o COVID, ale spadła odporność, to ta osoba miała różne infekcje w wyniku osłabienia odporności. A oczywiście testy działały jak działały, więc one wyłapywały różne infekcje, nie tylko SARS-CoV-2. I to jest pierwszy fakt. I co zrobiono? Jaką sztuczkę wykorzystano, żeby to ukryć? Zastosowano definicję osoby zaszczepionej. To jest 2 tygodnie od pierwszej dawki, to jest nie w pełni zaszczepiony, a 2 tygodnie po drugiej dawce jest w pełni zaszczepiony. I przede wszystkim w badaniach obserwacyjnych figurowała definicja w pełni zaszczepiony, czyli pierwsza dawka, nie jestem zaszczepiony. Druga dawka, jeszcze nie jestem zaszczepiony, mija 2 tygodnie, w końcu jestem zaszczepiony. W tym okresie się najwięcej dzieje. W tym okresie najwięcej osób
umiera w wyniku silnego stanu zapalnego. W tym okresie najwięcej osób łapie jakieś infekcje, tego, że spada odporność. To zostało wszystko zrzucone na konto osób niezaszczepionych, zawyżając tym samym statystykę osobom zaszczepionym, prezentującym w ten sposób zaprezentowano wysoką skuteczność i hospitalizacji, i w zgonach COVID-19 dla tych szczepionek. Tą prostym zabiegiem. Kolejna rzecz, i dlatego transmisja, tego nie uwzględniano już transmisji, tak? To, że ludzie tuż po szczepieniu na przykład rozsiewali infekcję. Kolejna rzecz, że po pewnym czasie odszczepienia, kiedy spada poziom przeciwciał, dochodzi do spadku odporności, również do, może nie spadku odporności, ale do ujemnej skuteczności, to znaczy, że osoby, jak minie im odporność, są bardziej podatne na infekcje i nawet hospitalizacje i zgony niż osoby nieszczepione po kilku nawet miesiącach. To mechanizmy tam różne są opisywane, od wzmocnienia zależnego od przeciwciał. Natomiast jest już sporo danych o tym, że ta skuteczność jest ujemna. I tego też się nie uwzględnia. Więc mamy tak naprawdę zły początek, zły koniec. Gdzieś tam po środku możemy się spodziewać, że duży wzrost przeciwciał w wyniku indukowany przez szczepionkę gdzieś tam rzeczywiście trochę tą ochronę zapewnia w jakiś tam sposób. Ale też nie przeciwko zakażeniu, bo ładunek wirusa jest podobny u osób zaszczepionych i zaszczepionych, zwłaszcza przy tych kolejnych tam etapach ewolucji tego wirusa. I szanowni państwo, summa summarum, nie ma takiej opcji, żeby te szczepionki zabiegały transmisji, wprost odwrotnie. I rzeczywiście, jak spojrzymy sobie na takie bardzo proste dane, poziom wyszczepienia w krajach, a poziom zachorowań. I jest wręcz korelacja dodatnia. I ktoś mi powie, no ale jak to? Mamy dane naukowe wskazujące, że to blokuje transmisję, zapobiega zakażeniom. To dlaczego, jak patrzymy na dane ogólne populacyjne, to im większy poziom zaszczepienia, tym więcej zakażeń. No właśnie dlatego to, co państwu powiedziałem, że stosowano pewne sztuczki, manipulacje, wybierano okresy, warianty tej problematyki w badaniach, żeby wyszło, że jest jakiś efekt w zakresie zakażeń, w zakresie transmisji, a jak patrzymy sobie na poziomy zaszczepienia, ile jest infekcji, to chodzi nam coś zupełnie odwrotnego. Więc jeśli miałbym postawić hipotezę w tym momencie, która jest moim zdaniem bliższa prawdy, jest taka, że te szczepionki nasilały transmisję. I teraz jak spojrzymy sobie na... I rzeczywiście takie opinie były wyrażone na łamach The Lancet, na przykład pan profesor Kampf wyrażał w dwóch takich dobrych artykułach, że stygmatyzacja osób zaszczepionych niezasadna, że udział osób zaszczepionych w diagnozach COVID rośnie i to z każdym miesiącem, ten sanitaryzm nie ma znaczenia ani sensu. Więc skupiam się teraz na tej transmisji, bo to ostatnio wyszło i jest modne, a musimy państwo sobie uświadomić, jak jesteśmy manipulowani. I Biała Księga, szanowni państwo, to już właściwie kończąc ten wątek, Biała Księga właśnie państwu dokumentuje to i przedstawia dane, przedstawia informacje, które pozwalają zrozumieć, dlaczego jest taki dysonans, dlaczego co innego mówią eksperci, co innego mówią media, a wielu naukowców mówi i wiele badań naukowych mówi coś wprost odwrotnego. I kto ma rację w tym wszystkim? Właśnie Biała Księga była po to sporządzona, żeby takie rzeczy wyjaśnić. Oczywiście o ile ktoś będzie w ogóle chciał sięgnąć po to dzieło, a to wynika z tego, że na przykład może spotkać się już z informacją w przestrzeni publicznej, że Ordo Medicus to jest jakaś patofundacja, są patonaukowcy, że to w ogóle ludzie nie mający pojęcia o niczym. I tutaj przodującą pani profesor i panem profesorem w tej narracji są pani profesor Szuster-Ciesielskie, pan profesor Pyrć. I właśnie o to chodzi, żeby ludzie spojrzeli tylko na logo, jakaś Ordo Medicus, a fałszywa pandemia, to nawet nie zaglądam. To nie jest książka Ordo Medicus, to nie jest książka czy doktora Witczaka, Pawła Bosiukiewicza, czy pani mecenas Tarnawyk-Buś, to jest zbiór danych naukowych. Jeśli ktoś chce użyć trochę sprytu, no to niech nawet wydrukuje artykuły naukowe. Po prostu artykuł naukowy i położy na przykład dyrektorce w szkole, w jakiejś placówce i powie, że ale tutaj posługiwać się Białą Księgą, która to redaguje, zamienia ten język naukowy na język prostszy albo po prostu tłumaczy niektóre wnioski i po prostu wydrukować tą pracę, publikację, zapisać sobie ten wniosek po polsku, zanieść, przedstawić, powiedzieć, że ja chcę mieć wyjaśnioną kwestię, bo tutaj w tej publikacji naukowej, która jest wysokiej jakości, podpisało się wielu naukowców i jest zupełnie coś innego. Ja chcę to zrozumieć. A odnośnie chcę zrozumieć, to już na sam koniec, pewnie państwo wiecie, jest teraz kampania promocyjna szczepień, chcę zrozumieć.
sygnowana przez Ministerstwo Zdrowia, miałem przyjemność wejść na stronę, chcę zrozumieć i przeczytać ten materiał promocyjny. Szanowni Państwo, to jest po prostu niesamowite, jak nasza władza, osoby, które powinny być strażnikami zdrowia publicznego, zamienili się po prostu w akwizytorów firm farmaceutycznych. To, co tam jest na tej stronie, to jest ulotka firmy farmaceutycznej. Przecież sam Pfizer by się nie powstydził takiej ulotki, gdzie jest tak zwany cherry picking, czyli wybieranie najważniejszych, najbardziej korzystnych dla promocji szczepień faktów, danych naukowych i prezentowanie to opinii publicznej z pięknymi obrazkami, z aktorami. Skutki uboczne są bardzo rzadkie, nieistotne, łagodne. Zapalenie mięśnia sercowego to jest w ogóle jakiś margines. Oczywiście dla ogółu populacji, jakbyśmy spojrzeli na nastolatków, to się okaże, że jest to bardzo znacząca kwestia. Chwalą się, czy na pierwszym miejscu, może nie na pierwszym miejscu, ale gdzieś tam wymieniają model, który był sfinansowany przez Fundację Billa Melinda Gatesu, przez Fundację Gavi, przez wiele innych instytucji, które wprost szczepią zyski z pandemii i ze szczepionek, który rzekomo twierdzi, że szczepionki uratowały miliony istnień. No oczywiście spodziewałem się, że najgorzej Ministerstwo Zdrowia będzie się posługiwało takim modelem, ale model w hierarchii badań naukowych jest to bardzo niski dowód, niskiej jakości dowód naukowy, niskiej wiarygodności. Jak to jest, że mi model Billa Gatesa pokazuje, że miliony istnień zostały uratowane, a jak patrzę nawet na wyniki badań z badań szczepionek, randomizowanych badań od producenta Moderny i Pfizera, mRNA, szczepionek mRNA, i tam w ogóle nie ma efektu, nawet po czasie, jeśli chodzi o zgon ogółem. Nie ma istotnych statystycznie różnic między grupą badaną a placebo. To jak to jest, że wysokie jakości badania producenta nawet nie potwierdzają redukcji zgonów ogółem, a mi Bill Gates poprzez model mówi, że miliony istnień zostało uratowanych. To jest tak duży dysonans, ale co robi? To jest model propagandowy, żeby właśnie Ministerstwo Zdrowia, Pfizer czy inne jakieś tam instytucje mogły sobie propagandę tym tworzyć. I niestety wielu naukowców nawet, nieświadomie gdzieś tam z innych dziedzin też, ale nawet z tej samej dziedziny, kupują tą narrację w sposób zupełnie bezkrytyczny. Więc uświadamiam Państwu, żeby nie dać się w to wkręcić i zasięgnąć właśnie informacji Białej Księdze. Biała Księga, przypomnę jeszcze raz, w formie e-booku jest dostępna za darmo dla każdego. Można ją pobrać z strony Ordo Medicus, / sklep, z mojej strony www.proremedium.pl. Można kupić wersję papierową. Też zachęcam do kupna wersji papierowej i sprezentowania to osobie, która woli taką, zwłaszcza są to osoby starsze, seniorzy, którzy jednak wolą tą tradycyjną formę niż elektroniczną. Zresztą ja sam wolę formę tradycyjną niż elektroniczną, więc myślę, że jest wiele zwolenników, żeby po prostu jednak w jakikolwiek sposób przymusić czy sprowokować do przeczytania tej książki bez uprzedzeń. Tak? To jest chyba jedyna szansa, żebyśmy gdzieś w sposób merytoryczny z tego wybrnęli, a jak ktoś powie, że się z tym nie zgadzam, z tą pozycją, z tym badaniem naukowym, okej. Jeszcze jesteśmy ludźmi, możemy popełniać błędy. Wejdźmy w debatę, porozmawiamy, zorganizujmy tą debatę na temat Białej Księgi. Może się mylimy w niektórych kwestiach, może rzeczywiście pewne rzeczy zostały pominięte. Okej, przyjmiemy tą krytykę z pokorą, ale o tym podyskutujemy. Natomiast hierarchia badań dowodów naukowych jest jaka jest, zajmowałem się tym zawodowo i wiem, że ktoś to będzie twierdził, że dużym prawdopodobieństwem mylimy się, to wiem, że ta osoba po prostu kłamie. Po prostu kłamie dla zasady. Natomiast jeśli tak, no to proszę bardzo publicznie, wejdźmy w debatę i porozmawiajmy na tym, pozderzajmy się na argumenty i wtedy będzie wszystko jasne, przynajmniej dla opinii publicznej. To ja w tym momencie pozwolę sobie zakończyć. Tak jak powiedziałem, nie wchodziłem w różne aspekty. Zapraszam do zapoznania się z Białą Księgą, tam wszystko Państwo znajdziecie. Raczej skoncentrowałem się na istocie sprawy, na tym, co się działo ostatnio, żeby Państwo zrozumieli, w jakim świecie żyjemy. I niestety w dalszym ciągu te osoby, które doprowadziły do tej sytuacji, w dalszym ciągu decydują o naszym zdrowiu życiu. W dalszym ciągu zdrowie publiczne jest kształtowane przez te tak zwane autorytety, które kłamały, manipulowały opinię publiczną, które nie opierały się analizy, albo wybierały sobie badania naukowe niskiej jakości, dyskredytowały drugą stronę. Te same osoby cały czas tworzą zdrowie publiczne. Jeśli my tego nie zmienimy, to przy każdej kolejnej okazji,
czy to pandemii, czy jakiejś terapii, czy, bo jeśli mamy, szanowni państwo, taki poziom zafałszowania, jeśli chodzi o szczepionki przeciwko COVID-19 i maski i całe i wszystkie inne elementy pandemii, to jaką mamy pewność, jeśli chodzi o inne szczepionki? Jaką mamy pewność, jeśli chodzi o inne leki, o inne technologie medyczne, które wprowadzają? My im po prostu ufamy. Natomiast pandemia pokazała nam, że to zaufanie trzeba po prostu skreślić. Skreślić definitywnie i przypilnować, żeby kolejne osoby były godne tego zaufania, żeby nie miały konfliktów interesu w przeszłości i obecnie. I trzeba to dokładnie sprawdzić. I niestety wymyślić jakiś system, który umożliwi nam izolowanie się od tego typu wpływu różnych grup interesu. Dziękuję. Panie doktorze, bardzo dziękuję. To bardzo ważne, że zwrócił pan uwagę na ten merkantylny aspekt tej całej globalnej akcji, mafii. Mafii, tak? Bo przecież biznes w połączeniu z polityką to jest po prostu mafia. Tyle tylko, że być może jej przeogromne globalne rozmiary blokują nas w dostrzeżeniu tego wielkiego słonia, tak? Być może trzeba spojrzeć na to z pewnego dystansu i postrzegamy to, że ta globalna mafia, dysponując niewyobrażalnymi możliwościami finansowymi, jest w stanie przekupić całe struktury państwa. Całe struktury państwa, że za akwizytora robi minister zdrowia i jego personel. Za akwizytora robi premier, robi cała galeria ministrów. Ale... Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Tak. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest bardzo istotnym ogniwem, narzędziem tej kampanii agresywnej akwizycji. I to ważne, żebyśmy do protokołu dzisiejszego posiedzenia to podyktowali. Nie lekceważmy roli Sejmu. Ja tylko dodam jedną rzecz, bo ktoś zarzuci, że bo wszystkich się nie da przekupić. I oczywiście się nie da wszystkich przekupić, bo to nie działa w ten sposób. Wystarczy przekupić, szanowni państwo, kilka prominentnych wpływowych naukowców z czołowych towarzystw naukowych, na przykład amerykańskich, a cała ta dalsza drabinka, która schodzi w dół, już będzie postępowała zgodnie z algorytmem, zgodnie z wytycznymi. Więc to nie jest tak, że nie muszą mieć ogromnych środków finansowych, mimo że mają. I stać było pewnie ich na przekupienie praktycznie każdej osoby, która uczestniczy w tym procesie. Oczywiście stawka rośnie, im ktoś jest wyżej w tej hierarchii, prawda? Więc wystarczy właśnie przekupić tych na najwyższym polu. To tak jak pan profesor na wykładzie wśród studentów powie jakąś głupotę, która się nie zgadza z książką, to student to napisze i tak będzie na kolokwium pisał, nawet jeśli to jest niezgodne z prawdą, bo chce zaliczyć to kolokwium. Więc to działa ten mechanizm, szanowni państwo. I tak jest z wieloma lekami, z wieloma technologiami, gdzie olbrzymie lobby finansowe na samym szczycie, poprzez lojalnych naukowców, bo im zapewnia granty, bo im zapewnia wypłaty dla personelu, konferencje, wyjazdy za granicę, generuje sobie lojalnych naukowców, które mają olbrzymie przełożenie i wpływ na kształt zdrowia publicznego i to, szanowni państwo, inni już kopiują, już tam niżej nie trzeba ich przekupywać. Oni zrobią swoje, bo jak powiedzą coś innego, to albo wylecą z pracy, albo będą mieć skreśloną karierę naukową, albo inne metody szantażu będą uprawiane, a wiadomo, że albo oni to kupią, a jak już wiedzą, że się z tym nie do końca zgadzają, to będą siedzieć cicho, żeby po prostu nie narazić się. I tak, szanowni państwo, działa medycyna od wielu, wielu lat. Pandemia po prostu to obnażyła w skali takiej bardzo wyraźnej, globalnej, więc bo ja spotykam się często z taką kontrą. No to jest teoria spiskowa, bo się nie da wszystkich przekupić. Więc używać tego argumentu. Nie chodzi o przekupywanie wszystkich. Chodzi o hierarchię, algorytmy i to, jak działa współczesna medycyna. To jest rozkaz, który idzie z góry i mało kto się temu chce sprzeciwić. Bardzo proszę, czy ze strony komisji pan... Panie mecenasie, mecenas Jacek Wilk, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Panie doktorze, ja przyznam szczerze, że dla mnie najbardziej wstrząsająca jest ta dana dotycząca właśnie śmiertelności 0,07, jeśli dobrze zanotowałem, według najnowszych danych profesora Janidisa. Pierwsze moje takie pytanie techniczne, gdzie można znaleźć te publikacje, bo chyba nie odnotowałem, a może nie było to podane, a bardzo mnie to interesuje. Tak, na Twitterze ostatnio ją
przedstawiałem, ale to nie ma problemu, mogę to dołączyć do materiału i wysłać. A teraz, że tak powiem, wytłumaczę się, dlaczego się do tego odnoszę. No jeżeli mamy tak naprawdę chorobę o śmiertelności porównywalnej do grypy, a podejmuje się środki zaradcze czy lecznicze, które w ogóle w żadnej proporcji się nie mają do tego, jakie stosuje się do stosunku do grypy, no to i przynoszące wielokrotnie większe skutki uboczne, no to jak to w ogóle ocenić z punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego? No to chyba nie ma nic wspólnego tak naprawdę z tą ochroną tego zdrowia publicznego, tylko jest... W Polsce było 200 tysięcy zgonów nadmiarowych, mniej więcej, a około 100 tysięcy zgonów z powodu COVID-19. Więc jak ocenić w ogóle tego typu działania rządu, które przynoszą dwa razy więcej przynajmniej szkód, i to śmiertelnych, niż korzyści? No, ocenić można negatywnie, ale linia obrony jest taka, że wszyscy tak robili. Prawie wszyscy. Wiadomo, że Szwecja przynajmniej pewnej dużej części się wyłamała. Znacznie niższą śmiertelność też mają kraje skandynawskie. Tam jest wiele innych różnych czynników, które oddziałują. Ale to po prostu przede wszystkim tłumaczenie, bo inni tak robili, to bo inni mordowali, my też będziemy mordować. No to już pozostawiam Państwu do oceny. Ale przede wszystkim należy złapać decydentów na tym, że nie mają żadnych oficjalnych dokumentów, szerokich analiz, które by to potwierdzały. No co z tego, że, ale już powiem wprost, że WHO na przykład była bardzo oszczędna, czy bardzo delikatna, jeśli chodzi o promocję masek, masowego noszenia masek. Mało kto wie o tym. Jeśli przyjrzymy dokumenty WHO z 2020 roku, to WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, zostawiła otwartą furtkę państwom i to państwa zostały takim prymusem totalitarnych rozwiązań i wymuszania masek, i to musiało iść z jakichś innych źródeł, innych pobudek, strachu, interesów. Jak Państwo byście spytali moją prywatną opinię, jest taka, że im bardziej stłamsimy społeczeństwo lockdownami, maskami, im bardziej uprzykrzymy im życie lockdownami wszystkim, tym chętniej się zaszczepią. Szło wszystko w tym kierunku. Szczepionki generują nam maksymalnie największe zyski i dlatego to była taka zachęta wtedy. W końcu z tym skończymy. Mi się wydaje, jeżeli chodzi o maski, że jednym z głównych powodów, oczywiście jest okazja do zarobku, nie? Wielu się tworzyło firmy z dnia na dzień, żeby zarobić, tak? Kolegów tu, tych czy tamtych, tak? Ale wydaje mi się, że jednym z istotnych elementów, jeżeli chodzi o maski, że one tak zafunkcjonowały z takim naciskiem, to było to, że gdyby nie maski, nie byłoby pandemii. Po prostu nie było innych efektów widocznych, pandemicznych. W związku z tym powszechne noszenie masek było widocznym znamieniem tejże pandemii. Gdyby nie maski, nie byłoby problemów. Stąd ta cała machina medialna potrzebowała dowodów w sprawie i to były właśnie maseczki. Ale jeden przecież z funkcjonariuszy państwowych dokładnie tak te rzeczy ujął. To zdanie padło i w tym momencie orientuje się, dygresja, ale bardzo proszę szanownych kolegów, żebyśmy to zanotowali. My ciągle jeszcze nie mamy pewnych narzędzi pracy, na przykład taki cytat jak klasyka gatunku, prawda, Szumowski. Maski do niczego nie służą, niczemu nie pomagają, ale także i ten cytat powinniśmy mieć gdzieś pod palcem, powinniśmy mieć tych klasyków segregacjonizmu i terroru sanitarnego, powinniśmy mieć taki leksykon, taką osobną księgę, już nie wiem, czy białą, czy czarną, czy kolorową, wielokolorową, z tymi cytatami, z wypowiedziami Dworczyka, nie tylko ministrów, ale ich rzeczników, prawda? Te cytaty powinny być wypisane, no i kiedyś może nawet i wyryte gdzieś w jakimś mauzoleum ofiar segregacjonizmu i pandemizmu. To dygresja. Bardzo proszę, panie prezesie Adamie, zapiszmy to sobie, dobrze? Żebyśmy już byli bardziej zaawansowani przynajmniej z tą pracą. Ja chciałem jedną uwagę
wtrącić w tej chwili, bo tu zauważyłem, że pan doktor ciągle jeszcze odczuwa tę presję, tak, że co tam inni powiedzą, jak skrytykują, jak oskarżą pana o hołdowanie teoriom spiskowym. Więc ja chciałem podkreślić, że my w ogóle nie powinniśmy się czuć zobowiązani, w każdym razie na forum tej komisji, do tego, żeby wnikać w motywacje, tak? Żeby je ustalać. To nie jest nasz obowiązek. To będzie obowiązek sądu, który może te motywacje ustaliwszy stwierdzić, czy stanowią one okoliczności łagodzące, czy obciążające oskarżonych. My natomiast na forum tej komisji zajmujemy się aspektami prawnymi ze szczególnym uwzględnieniem prawnokarnych tych wszystkich zdarzeń, które państwo, Fundacja Ordo Medicus, badacie od strony naukowej, medycznej. Ale też nie jesteście psychologami, psychopatologami i nie czujcie się w obowiązku, panie doktorze, ustalać, który zbrodniarz miał do szkoły podgórkę i jakie tam traumatyczne zdarzenia z dzieciństwa o czym przesądziły. I czy do tej wielkiej operacji kto został zwerbowany za pieniądze, a kto został przekonująco uwikłany w jakieś kompromaty, prawda? A kto szczerze uwierzył i pokochał towarzysza Stalina i Trofima Łysenkę, prawda, uznał za nauczyciela wielkiego ludzkości, to ich sprawa. I powtarzam, to sądy, miejmy nadzieję, będą ustalać, czy to obciąża, czy to może wpłynąć na złagodzenie wymiaru kary. Ale my, żeby zmierzać do konkluzji, nie jesteśmy obowiązani wskazywać przyczyn, dla których zbrodniarze postąpili tak, jak postąpili. Wiadomo, że w świecie ludzkim pełnym i złości, i naiwności kompromaty są zawsze trojakie. Worek, korek i rozporek, prawda, to jest w tej że ludzie się zawsze wikłają i my nie jesteśmy zobowiązani tego ustalać na tym etapie. Naszym zadaniem jest stwierdzić, że jeśli państwo poruszający się na gruncie naukowym, medycznym stwierdzacie kompletną rozbieżność narracji, komunikatów oficjalnych ze sferą faktów mierzalnych, badalnych, możliwych do ustalenia, no to my z kolei, pan mecenas, koledzy prezesi, także nasi koledzy parlamentarzyści, my jesteśmy zobowiązani stwierdzić, że doszło do masowego naruszenia prawa, przede wszystkim polegającego na przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków. No bo jeżeli ktoś wydaje jakieś polityczne decyzje nie oparte na faktach zbadanych, opisanych, zdefiniowanych i potwierdzonych, no to znaczy, że nie dopełnił obowiązków, a jeśli wydał takie, a nie inne dyrektywy, przekroczył uprawnienia. No i w związku z tym chciałem zaproponować, żebyśmy się rozluźnili, żebyśmy się nie martwili o to, żeby cały ten, że tak powiem, całą otoczkę, całą psychopatologię pandemii, żeby tutaj zmapować, udokumentować, ustalić, kto z jakiego powodu, kto się czym kierował, kto jest autentycznym, głęboko wierzącym satanistą, prawda, i pragnie masowego mordu, a kto jest zaledwie skromnym, sprzedajnym ciułaczem, który sprzeda, prawda, co tam można sprzedać, matkę własną dla miłego grosza. My tego nie musimy ustalać. To niech ustalają policjanci, śledczy, prokuratorzy i niech sąd rozstrzygnie, czy ten, czy inny zbrodniarz, czy łajdak, czy sprzedawczyk, czy musi, jaki wymiar kary jest należny za działania czy zaniechania. Panie mecenasie, proszę. Dziękuję. To jest pytanie, które mnie dręczy, powiem szczerze, od samego początku stosowania tych preparatów zwanych szczepionkami. I tutaj pytanie do pana doktora.
Jak w pana ocenie, biorąc pod uwagę właśnie chociażby to, co teraz wiemy o badaniach, których nie było w dużej części i tak dalej, czy stosowanie tych preparatów na taką skalę przy niepoznanych tak licznych rodzajach skutków ubocznych i długookresowych, i średniookresowych, czy mamy do czynienia z eksperymentem, czy nie mamy do czynienia z eksperymentem w takich warunkach tej wiedzy, która była, kiedy wprowadzano te preparaty? Oczywiście, że mamy do czynienia z eksperymentem medycznym i nawet... Bo tutaj muszę zwrócić uwagę na pewien precedens, który się pojawił. Otóż pandemii zmieniono definicję wielu rzeczy. Zmieniono definicję szczepionki, zmieniono definicję pandemii, to jeszcze wcześniej zmieniono taką definicję. Zmienia się definicję, możemy zmieniać sobie definicję, możemy krzesło nazwać stołem, stół nazwać krzesłem i tak dalej. Natomiast fakty są faktami. Żeby ocenić skutki uboczne podawania preparatu, to trzeba te skutki, trzeba to działanie preparatu obserwować przez wiele lat. Możemy sobie umownie ustalić. Na pewno nie są to miesiące, tylko co najmniej lata. Trzeba umownie jakąś granicę sobie ustalić. I kolejna rzecz, że badania, które przeprowadził producent, dotyczyły populacji, która nie odzwierciedla, nie reprezentuje populacji szczepionej w warunkach rzeczywistych. Czyli tam średnia wieku była dużo niższa, mimo że preparaty były w pierwszej kolejności dedykowane głównie grupom ryzyka, osobom starszym. Nie testowano kobiet w ciąży. Wyłączono różne choroby autoimmunologiczne, różne choroby przewlekłe. A jak wszedł preparat na rynek? Jak w fabryce, jak na taśmie. Wszyscy są szczepieni. No to jak tego nie nazwać eksperymentem? Przecież to jest pogwałcenie wszelkiej logiki i twierdzenie, że to nie jest eksperymentyczne. Ja nawet na stronie chcę zrozumieć, które już wspomniałem dzisiaj, jak państwo sobie tą stronę przejrzycie, to tam jest wyraźnie napisane, że to nie jest, czy nie był, chyba nie jest, eksperyment. Jest to napisane cały czas, widnieje taka informacja. No świetle tego, co powiedziałem, szanowni państwo, to jest po prostu kłamstwo. No to nie da się tego inaczej określić. I najgorsze jest to, że to kłamstwo kupili, to co już znowu nie chcę bronić, tak jak pan poseł Braun tutaj zauważył, bo zgadzam się w całej rozciągłości. Kupili tą narrację, i jeszcze nawet, i to też na tej stronie jest, chcę zrozumieć, że jest to technologia badana od 60 lat. O co my chcemy? 60 lat już trwają badania nad mRNA. Tylko że jest taki mały, a nawet nie mały, szkopuł. Otóż po pierwsze, każda mRNA jest instrukcją. Instrukcją do syntezy określonej cząsteczki, substancji czynnej, czyli jak leku. I każdy mRNA jest inny pod tym względem. Mamy teraz to zwane białko kolca, czyli fragment wirusa, które jest notabene toksyczne dla naszego organizmu. Jest to dzielna substancja czynna i powinna być badana jak leki przez wiele lat. To jest instrukcja tylko, która koduje odpowiednią substancję, która ma odpowiednie właściwości. Żeby wiedzieć, jakie są właściwości i skutki uboczne, to musimy to badać latami. Więc to, że mRNA było badane przez 60 lat i koncepcyjnie, przy szczepionkach na raka, czy jakieś tam inne, to nic nie znaczy, albo prawie nic nie znaczy w tym kontekście. A dwa, że nigdy technologia mRNA nie była stosowana jako szczepionka profilaktycznie tak na masową skalę. Terapie genetyczne, bo tak to trzeba nazwać, były stosowane dla określonej, ograniczonej grupy osób i to przeważnie w jednostkach chorobowych, które były wysoce śmiertelne, gdzie pacjenci nie mieli za dużego wyboru, gdzie korzyść versus ryzyko inaczej się prezentowało. Profilaktyka, podawanie osobom zdrowym, dzieciom, kobietom w ciąży, technologii, która miała olbrzymie skutki uboczne, bo w ogóle mRNA znane było w nauce z tego, że miało ten zły profil bezpieczeństwa. Na ten temat są publikacje naukowe, że mRNA w ogóle jako technologia miała zły profil bezpieczeństwa, była ograniczana do poważnych chorób, typu rak i jakieś rzadkie choroby genetyczne. Panie doktorze, no właśnie, bo ja jestem laikiem, ale zawsze miałem taką wiedzę, że szczepionka to jest coś takiego, to jest po prostu osłabiony patogen, osłabiona bakteria lub wirus. No i to jest istota szczepionki. Tymczasem według tego, co pan teraz mówi, ta technologia genetyczna, mRNA, no jest czymś zupełnie innym. Tak, to właściwie nie ma nic wspólnego z klasyczną szczepionką. Czy ja dobrze rozumiem w tym momencie? Zdecydowanie i w Białej Księdze też jest o tym mowa, już na samym początku w rozdziale dotyczącym szczepionek. Otóż jest to instrukcja, tak jak każdy z nas by dostał instrukcję, jak przygotować jakąś tam potrawę, taką skomplikowaną, to każdy by ją inaczej przygotował. Ktoś by tam za dużo soli dodał, ktoś inny za dużo cukru, ktoś inny w ogóle sknocie, żeby było, będzie to niejadalne. Ktoś inny kogoś zatruje, bo tam coś doda.
i tak dalej. No więc to jest ta różnica. Natomiast przy szczepionkach tradycyjnych mamy gotowy produkt. Nie musimy go składać sobie jak z IKEA, coś, tylko mamy gotowy produkt, mamy określoną ilość tego produktu. A jeśli mamy instrukcję i korzystamy z naszej maszynerii genetycznej, to jedna osoba sobie tego wyprodukuje całą masę, druga nieco mniej, trzecia ma inne właściwości genetyczne, czwarta na przykład ma bardziej aktywny układ odpornościowy, silniej odpowie prozapalnie pod wpływem tej szczepionki i tak dalej, a jeszcze są różnice, bo dostanie się w naczynie krwionośne, to też jest znane, że w kilku procentach przypadków przypadkowo szczepionka jest podana w naczynie krwionośne, niedomięśniowo i wtedy te nanolipidy z tą instrukcją one się rozprzestrzeniają, dystrybuują w znacznie większej, znacznie dalej i znacznie bardziej, w znacznie większym zakresie do różnych organów. Tam to białko kloca, ta toksyna jest produkowana, generuje odpowiedzi autoimmunologiczne, bo każda komórka, która produkuje tą toksynę, ginie. Ona umiera, każda komórka. Więc zamysł był taki, że to ma być tylko lokalnie. Że to się nie roznosi po organizmie, nie dystrybuuje. I poświęcamy trochę tych komórek, żeby wyprodukować to białko kolca, żeby odpowiedział układ odpornościowy, bo lokalnie, wystarczy, że układ odpornościowy lokalnie odpowie na tą tak zwaną szczepionkę i to wystarczy, bo to się rozejdzie ta informacja po organizmie immunologiczna. Te komórki, limfocyty będą po prostu proliferować i klonować. Natomiast to niestety roznosi się po całym organizmie, były przesłanki ku temu. Do tej pory niektórzy zaprzeczają temu, jeszcze jak dostanie się przypadkowo naczynie krwionośne. Jeszcze są serie szczepionek inne. Też zależy, jaka jest liczba tej instrukcji przeliczeń na masę ciała. Ktoś waży mniej, ktoś więcej. Mamy tak dostosowane te szczepionki? Jeśli chodzi o dawkę, to nie mamy. To idzie jak na taśmie w fabryce. Dlatego jest seria szczepionek. Już tu też udokumentowano, że wiele serii szczepionek jest naszej bardziej toksycznych. Ktoś miał pecha. Zresztą gdzieś tam na Twitterze czy mediach społecznościowych, Facebooku była kolportowana informacja, zdjęcie trzech lekarzy, którzy gdzieś tam niestety zmarli po jakimś tam krótkim czasie od szczepienia i chwalili się w mediach społecznościowych zdjęciami certyfikatów. Ktoś wykazał, że to była ta sama seria szczepionki. Trzech lekarzy, którzy były głośne sprawy medialne, że zmarli w jakiejś tam niedługiej, nie tylko chyba lekarzy. W każdym razie seria szczepionek jest też istotna. Jak te wszystkie rzeczy sobie tutaj podsumujemy, to powinniśmy wiedzieć, dlaczego to jest tak, że ktoś się gorzej poczuje, ktoś się dobrze czuje po tej szczepionce. No, ludzie nie padają masowo, nie umierają masowo. To wszyscy myślą, że jest, znaczy może nie wszyscy, ale duża część społeczeństwa myśli przy tej propagandzie, że wszystko w porządku. Nie, patrzmy na zakres populacyjny. I ostatnia rzecz, którą powiem. Wszędzie myślę, że są rzadkie przypadki ciężkie powikłania i choroby neurologiczne, i sercowo-naczyniowe. Wszędzie jest to magiczne słowo rzadkie. Co znaczy rzadkie? Rzadki też jest ciężki przebieg COVID, więc właśnie chodzi o to ryzyko korzyść. A jak sobie te wszystkie rzadkie przypadki, których jest całe mnóstwo, nie znam takiej drugiej szczepionki, która powodowałaby tak różnorodne powikłania i każdy ma te magiczne słowo rzadkie. No tak sobie dodamy rzadkie do rzadkiego i tych rzadkich jest setki tysięcy, to rzadkie jest nadal rzadkie, czy już nie? Więc chodzi o tą propagandę, szanowni państwo, żeby to wszystko łączyć w całość, holistycznie podchodzić. Tutaj mamy, ja tylko w ramach podsumowania, tak bardzo istotne aspekty prawne właśnie, dlatego że, szanowni państwo, na formularzach podawanych osobom, które się poddaje tym, którym się podaje te preparaty, nigdzie nie ma informacji, że to jest eksperyment. Nigdzie nie ma klauzuli o wyrażeniu zgody na udział w eksperymentu. No wszyscy wiemy, że czyli, że to samo w sobie... To samo w sobie jest już przestępstwo. Oczywiście, przecież konstytucja zakazuje wprost stosowania jakimkolwiek eksperymentu, zresztą już pod czasów kodeksu norymberskiego, poprzez różne, rozmaite traktaty międzynarodowe, chciałbym, konwencje bioetyczne. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, panie mecenasie. Nawet jeśli dana osoba nie czuła się przymuszona do niczego i we własnym odczuciu zrobiła to wszystko z własnej woli nieprzymuszonej, to i tak przestępstwem jest tak, angażowanie dlatego, że... do udziału w eksperymencie medycznym bez wiedzy, bez świadomości, że to jest eksperyment. Oczywiście, to jest obowiązek bezwzględny prawny, że każdy musi być poinformowany o tym, że bierze udział w eksperymencie, żeby w ogóle mógł podjąć jakąkolwiek świadomą decyzję. Tymczasem tego tu od początku nie było. I drugi aspekt, no właśnie tej kwestii szczepionka, nie szczepionka, to też jest wprowadzenie w błąd, dlatego że sądzę, że stąd używano tego określenia, przynajmniej tak się domyślam, może
Państwo mają inne opinie, ale osobiście mam takie przekonanie, że dlatego używano nazwy szczepionka, bo gdzieś tam ludziom się raczej dobrze kojarzy. Wszyscy kojarzą szczepionkę jako z tym dobrodziejstwem ludzkości, które nas wybawiło od wielu chorób zakaźnych i tak dalej, więc skoro teraz też mamy nową szczepionkę, no to to jest coś dobrego. Tymczasem no, no trzeba, wydaje mi się, bardzo silny akcent na to kłaść, że właśnie ten produkt genetyczny, terapii genetycznej, nie jest szczepionką, jest czymś z istoty zupełnie innym. A w takim razie należałoby informować uczciwie osoby, że to jest innego rodzaju zupełnie produkt, innego rodzaju terapia. Krótko mówiąc, ludzie mają prawo do wiedzy, do informowania na ten temat, a zostali wprowadzeni po prostu w błąd i to masowo. Dziękuję bardzo. Czy byłyby jeszcze ze strony komisji jakieś pytania? Tak. Ja tylko jeszcze tu chcę zwrócić uwagę właśnie na ten aspekt, tak? Ta toporna propaganda bez tej nawałnicy, bez przestraszenia ludzi, tak? Nie dałoby się tego wprowadzić. I brak debaty. Każdy, kto tylko prezentował inne stanowisko, był prześladowany. Brak uczciwej debaty z tak gigantycznym problemem, z jakim się zderzyło państwo, cały naród. Kompletna cisza, tylko propaganda. Przechodzimy w takim razie do drugiego punktu naszego posiedzenia. Bardzo proszę panią mecenas o wypowiedź. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Szanowni Państwo, Biała Księga, tak jak już pan doktor Witczak wspomniał, składa się w pierwszej części z analizy badawczo-lekarskiej, natomiast drugą część stanowi analiza prawna przygotowana przeze mnie, która również składa się z dwóch części. Zachowując chronologię przyjętą przez doktora Witczaka, dokonałam analizy prawnej testów zamykania szkół, dezynfekcji, masek, lockdownów oraz szczepień i wskazałam, że na podstawie ponad 20 aktów prawnych, zarówno prawa polskiego, jak i prawa Unii Europejskiej, to z czym mamy do czynienia i to, co jest tworzone na podstawie tego, co dotykało Polaków przez ostatnie dwa lata, było absolutnie w oderwaniu od dotychczasowego nurtu prawnego, tak? Czyli wszelkie te rozporządzenia, które powodowały, że Polacy byli zamykani w domach, że były zamykane działalności gospodarcze, że nakazywano Polakom noszenie maseczek, zmuszonych do dezynfekcji, izolacji, jak również próbowano ich przymuszać wśród niektórych grup zawodowych, jak wojsko, policja czy służba zdrowia, były absolutnie oderwane od zarówno przepisów prawa międzynarodowego, jak i prawa polskiego. I tutaj można stwierdzić, że żyjemy tak naprawdę w dwóch równoległych rzeczywistościach, czyli ten porządek prawny, z którym mieliśmy do czynienia do tej pory, w kontekście tego, co działo się ostatnie dwa lata, czyli wszystkie te akty prawne, które pojawiły się, które zmuszały Polaków do pewnych określonych zachowań, są absolutnie bublami prawnymi, to trzeba powiedzieć wprost, oderwanymi całkowicie od jakichkolwiek racjonalnych, rzetelnych podstaw, o których wspomniał doktor Witczak, a tego właśnie wymaga konstytucja, że aby ograniczyć jakiekolwiek prawa i wolności obywatelskie, bądź zmusić Polaków do jakiegokolwiek zachowania, bądź zaniechania, muszą być oparte na racjonalnych, rzetelnych ocenach, które faktycznie mają służyć dobru i ochronie zdrowia i życia obywateli Polski, a nie odwrotnie. To, o czym powiedział dr Witczak, pokazuje wprost, że to, z czym mieliśmy do czynienia, te wszelkie możliwe metody, narzędzia, które zostały przyjęte w tym ostatnim okresie czasu, były nie tylko nieuzasadnione naukowo, ale przede wszystkim były absolutnie nielegalne w świetle konstytucji, prawa międzynarodowego, w tym Karty Praw Człowieka, Europejskiej Karty Praw Człowieka i Obywatela, Karty Praw Dziecka i tak mogę wymieniać, a skończywszy na naszej konstytucji. I to dokładnie zostało przeze mnie wskazane właśnie w tej pierwszej części w formie analiz, gdzie rozłożyłam, mówiąc kolokwialnie, na czynniki pierwsze te wszelkie rozporządzenia, wskazując, że ani jeden z tych aktów nie miał jakiegokolwiek nie tylko ugruntowania w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ale również w dotychczas obowiązujących ustawach. I
druga część mojej analizy, która składa się ze wskazania dokładnych podstaw prawnych, ewentualnej odpowiedzialności karnej, cywilnej, czy również administracyjnej, a także na gruncie kodeksu pracy oraz ustawy o ochronie danych osobowych i tam, aby ułatwić państwu ewentualnie dochodzenie swoich praw, macie przytoczone konkretne przepisy ustaw, na które należałoby się powołać w kontekście właśnie tych wszystkich omówionych wcześniej przez doktora Witczaka i rozłożonych przeze mnie chronologicznie wszystkich elementów, z którymi mieliśmy do czynienia ostatnie dwa lata. Ja chciałabym wskazać, że poza tymi rzeczami, które pojawiły się w Białej Księdze, doskonałym uzupełnieniem są wzory pism, które państwu udostępniam od dwóch lat. To jest 50 wzorów pism, które również opierają się na tej samej argumentacji, na której oparta została Biała Księga w tej części prawniczej. To stanowi takie uzupełnienie, dlatego ja państwa serdecznie zachęcam, żebyście korzystali z tego, ponieważ Biała Księga jest bardzo silnym narzędziem, które należy rozpowszechniać. Macie na stronie Ordo Medicus, jak również na mojej stronie kasiatarnawa.pl listę tych podmiotów, do których Biała Księga trafiła w ramach całego projektu Białej Księgi. Więc jeżeli tam nie znajdziecie podmiotu, do którego należałoby taką Białą Księgę wysłać, ja zachęcam albo właśnie do pobrania tego darmowego e-booka, który również poza stroną Ordo Medicus czy stroną doktora Witczaka znajduje się u mnie i przesłania, czy to w formie mailowej, czy to w formie papierowej. Również znajdziecie państwo na stronie Ordo Medicus i na mojej stronie pendrive do ściągnięcia, 15 godzin bardzo ważnych filmów. To są wypowiedzi naukowców z całego świata, które w sposób absolutnie no, demolujący tą taką przyjętą przez mainstreamowe media retorykę, pokazują, z czym naprawdę mamy do czynienia. Jest to fantastyczne uzupełnienie tych wszystkich treści i tej ogromnej pracy, którą dokonał dr Witczak. I posiłkując się tą analizą prawną dokonaną przeze mnie, naprawdę jesteśmy w stanie to wszystko zatrzymać, to wszystko wyjaśnić i ja szczerze w to wierzę. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie samych podstaw prawnych, to tutaj pozwolę sobie tylko króciutko odnieść się do tego, co zostało podniesione przez pana posła Brauna i pana posła Wilka. A mianowicie tutaj mamy wprost wskazane i to w kodeksie karnym i w ustawie o ustawie o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty, artykuł 58, który mówi wprost, prowadzenie eksperymentów medycznych bez świadomej i dobrowolnej zgody, a o takiej nie możemy mówić, jeżeli cały czas jest zakłamywana ta rzeczywistość, że jest to eksperyment medyczny, a niewątpliwie nim jest, grozi karą pozbawienia do 3 lat, pozbawienia wolności do lat 3, tak? I tutaj jeszcze jest kwestia braku pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej. To wszystko zostało ujęte w tym właśnie artykule 58 ustawy o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty, jak również kodeks karny wprost wskazuje, że prowadzenie eksperymentów medycznych w takiej formie, w jakiej jest to prowadzone od 2 lat czy od roku na Polakach, jest absolutnie nielegalne i również wiąże się z konsekwencjami karnymi, abstrahując już od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne skutki tutaj uboczne tego, z czym mamy do czynienia, kiedy nieświadomi Polacy poddawali się tego typu eksperymentom medycznym. Krótko chciałam się tylko odnieść do kwestii tego, co się ostatnio bodajże 5 dni temu wydarzyło, a mianowicie Komisja Europejska zatwierdziła szczepionki przeciwko COVID, już nie w trybie warunkowym, ale w tym trybie takim zasadniczym, podstawowym. Natomiast no, ja chciałam państwa uspokoić, ponieważ jedną rzeczą jest tryb administracyjny zatwierdzania preparatów medycznych, a drugą rzeczą jest kwestia prawa farmaceutycznego i tego, że nadal znajdujemy się w trzeciej fazie badania klinicznego. Prawo farmaceutyczne tutaj mówi wprost, to jest eksperyment medyczny, koniec, kropka. Tutaj próba zbijania tej argumentacji przez naszych oponentów, a mianowicie, że jest to badanie interwencyjne albo badanie bezpieczeństwa, jest absolutnie no, pozbawione jakichkolwiek podstaw, czy to prawnych, czy faktycznych, z tej prostej przyczyny, że badanie bezpieczeństwa dotyczy wyłącznie badania bezpieczeństwa. W przypadku dzieci mamy fazę pierwszą, drugą i trzecią, w zależności od tego, czy mówimy o dawkowaniu, bezpieczeństwie, czy skuteczności tego preparatu. W przypadku osób dorosłych mamy fazę trzecią, a więc badanie bezpieczeństwa i skuteczności, a więc nie sposób stwierdzić, że jest to badanie bezpieczeństwa, skoro cały czas mówimy o badaniu skuteczności co najmniej do grudnia 2023 roku. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pojawia się również argument, że jest to badanie nieinterwencyjne. To jest absolutnie chybiony argument z tej prostej przyczyny, że badanie nieinterwencyjne prowadzi się po zatwierdzeniu tego preparatu na osobach chorych w celu
ratowanie ich życia i zdrowia, czyli w celu leczenia, a nie profilaktyki. Jest oddzielony protokół kwalifikacji takiej osoby do takiego badania nieinterwencyjnego od protokołu już w trakcie prowadzonego badania. I ustawodawca w przepisach dotyczących badania nieinterwencyjnego wymienia 5 przesłanek, które muszą być spełnione kumulatywnie, abyśmy mogli mówić o tym, że jest to badanie nieinterwencyjne. Ja wymieniłam Państwu 3 i to już absolutnie dyskwalifikuje możliwość mówienia, że jest to badanie nieinterwencyjne, badanie bezpieczeństwa czy jakiekolwiek inne. To jest eksperyment medyczny prowadzony na szeroką skalę na Polakach i na całym świecie tak naprawdę. Dlatego zachęcam Państwa do zapoznania się właśnie z tymi chociażby podstawami prawnymi. Ja wiem, że to jest bardzo zawiła materia i wiem, że na pewno język prawniczy nie jest prosty. Starałam się uprościć to do granic możliwości, natomiast no, niestety nie jest to takie proste, jeżeli cytuje się przepisy ustaw. To bardzo ważnym elementem jest również to, że dożyliśmy takich czasów, w których obywatel polski, aby zrozumieć, co ustawodawca, który tak naprawdę jest jego pracownikiem i działa rzekomo dla jego dobra i zdrowia, tworzy przepisy, których Polak nie rozumie i żeby je zrozumieć, musi iść do prawnika, żeby je wytłumaczył. My często siedzimy w grupach 2-3-osobowych i również jako prawnicy z wieloletnim doświadczeniem mamy problem z tym, żeby zrozumieć, co ustawodawca miał na myśli. Dlatego zachęcam Państwa, żebyście się zapoznali z tą analizą i z tym właśnie drugim elementem tej analizy, a mianowicie z konkretnym wskazaniem. W przypadku szczepienia mamy podstawy dochodzenia roszczeń czy szukania odpowiedzialności na podstawie konkretnych przepisów tam wskazanych. Jeżeli chodzi o kwestie zmuszania do noszenia maseczki, są konkretnie wskazane przepisy, są przytoczone ich treści. Dlatego zachęcam, żebyście Państwo korzystali z tej białej księgi, rozpowszechniali ją, bo to jest ponad rok naszej ciężkiej pracy i ja szczerze wierzę, że ona będzie stanowiła taki punkt przełomowy w tym szaleństwie i uda nam się je zatrzymać. Dziękuję bardzo. A jeżeli można, jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, to dziękuję bardzo za podpowiedź doktorowi Witczakowi. A mianowicie to, co jest tak naprawdę bardzo ważnym elementem białej księgi, to jest to, że ona została w tym momencie wysłana do ponad 7000 podmiotów. Tutaj na pewno doktor Błachowiak powie więcej w tej materii. Natomiast chciałam Państwa uwagę zwrócić na to, że jeżeli my wysłaliśmy białą księgę razem z tym pendrive'em, o którym wspomniałam, czyli tymi 15 godzinami filmów, do podmiotów, które pełnią funkcje publiczne. Od momentu jej doręczenia, a my dysponujemy listami, w którym momencie, w jakiej dacie ta biała księga z pendrive'em została przesłana, doręczona takiemu podmiotowi, ten podmiot nie może się już powoływać na nieświadomość. Ten podmiot nie może już powiedzieć, że nie wiedział, był święcie przekonany, że jest inaczej. I w związku z powyższym wszelkie działania podejmowane przez te podmioty od dnia doręczenia tej księgi stanowią działanie z pełną premedytacją. To jest kwalifikowany czyn według kodeksu karnego, który podwyższa rygorystycznie ewentualne podstawy karne odpowiedzialności takiej osoby, jeżeli dalej będzie brnęła w tą retorykę, która jest absolutnie niezgodna zarówno z badaniami naukowymi i publikacjami, o których wspominał doktor Witczak, jak również w ramach przepisów, które tak naprawdę przepisami nie są, co ja staram się udowodnić w analizie prawnej, którą zawiera biała księga. Dziękuję bardzo. No to jest niezwykle kluczowe stwierdzenie, bo to oznacza, że teraz powinniśmy wszystkie monitory mieć włączone i powinniśmy obserwować wspólnie postępowanie adresatów tego dokumentu. No i podejmować działanie, jeżeli się okazuje, że będą podejmować z lekceważeniem tej wiedzy. Tak? To tu pan doktor Błachowiak pewnie będzie mówił szczegółowo o tej liście, ale już teraz chciałbym wyprzedzająco upewnić się, czy Narodowy Instytut Zdrowia też otrzymał tą księgę. Jeżeli nie, to gorąco polecam, ponieważ oni w czasie naszej interwencji poselskiej tłumaczyli się, że wykonując szereg ekspertyz w setkach, ekspertyz dla Ministerstwa Zdrowia, dla innych instytucji państwowych, oni nie mieli takiej wiedzy. I stąd musieli takie czy inne stanowisko podejmować, ponieważ w oparciu o posiadaną wiedzę. Więc powinniśmy, wydaje mi się, to jest bardzo trafna, niezwykle wydaje się trafna droga, zmieniajmy wiedzę tychże osób,
bądź też uniemożliwiajmy im stwierdzenie, że nie mieli dostępu do tej wiedzy. Także to jest bardzo trafna droga. Bardzo proszę, panie pośle. Ha. Jeśli można, ja tylko może jedną rzecz dopowiem. Biała Księga stanowi konkretne, kompletne narzędzie. Natomiast już po jej wydaniu, ja ogłosiłam znacznie wcześniej taką akcję Sprzątamy 22 i w ramach tego udostępniłam Polakom pięć wzorów pism. Jednym z nich jest pismo do Sanepidu, ponieważ zgodnie ze ustawowymi, takimi podstawowymi celami działania, w ogóle funkcjonowania Sanepidu, jest prowadzenie analiz epidemiologicznych. I zachęcam do skorzystania z tego pisma na terenie miejscowo właściwego Sanepidu, w którym mieszkamy, z tego względu, że jeżeli te dwa lata, czyli noszenie maseczek, lockdowny, to wszystko, co się działo, miało sens, to ja rozumiem, że przez te dwa lata Sanepidy wykonały mnóstwo analiz, które ewentualnie mogłyby stanowić podstawę dalszych ewentualnych tego typu działań w stosunku do Polaków. I tam również pojawiło się zawiadomienie do prokuratury przeciwko kierownikom Sanepidów w związku z bezprawnym pozbawieniem Polaków wolności w ramach kwarantan. Powyżej 7 dni jest to nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Dlatego zachęcam, żebyście państwo nie tylko zwrócili uwagę na to, ale również na te ewentualne elementy, które mogą służyć wyjaśnieniu tego, co się działo właśnie w oparciu o Białą Księgę. Dziękuję. Chciałem jeszcze zapytać, czy jest gdzieś lista tych 700 adresatów, którą można by 7000, czy ona jest gdzieś dostępna, no bo warto by tą nudną listę tak publikować dość regularnie i co ja z pytaniem, czy państwo już skończyli lekturę? Lista znajduje się na stronie Ordo Medicus, jak również na mojej stronie kasiatarnawa.pl, nie wiem, czy u Piotrka również, chyba nie, i będzie uzupełniana, ponieważ ta wysyłka cały czas trwa docelowo, tutaj mówimy o około 8000 adresatów, natomiast już w tym momencie te listy, nie wiem, na jakim etapie jest lista Fundacji Ordo Medicus, na moim jest ponad 6000 adresów, do których została wysłana i w przeważającej mierze doręczona właśnie Biała Księga z pendrive'em. Tak, no to z naszej strony wobec tego potrzebny byłby wysiłek wiążący się z odczytaniem tej listy i zaproponowaniem ewentualnych uzupełnień. No, wydaje mi się, że tak jak główny inspektorat sanitarny jest kluczowy dla całej tej operacji, tak przecież ma swojego inspektora sanitarnego Wojsko Polskie. Na pewno do GIS-u zostało wysłane. Tak, ale Wojsko Polskie ma osobne tutaj swoje służby, odrębne struktury, które tymi sprawami się zajmują, a przecież zauważmy, Wojsko Polskie z upływem czasu dalej utrzymuje ten sam reżim. Ten sam reżim i te same niesłychane wymogi o charakterze, jak wynika z państwa ustaleń, o charakterze no, czysto znachorskim, prawda? Czysto znachorskim. To jest, jeśli idzie o charakter medycznych, naukowych ustaleń, to jest znachorstwo, a jeśli idzie o prawo, to jest bezprawie. No, więc zwracam uwagę na to, że wojsko zresztą bardzo słusznie zachowuje tutaj swoją autonomię, no i niestety wykorzystano tę autonomię do tego, żeby żołnierzom narzucać to, czego się już nawet nie narzuca cywilom, co innego w służbie zdrowia, prawda? Co innego lekarze, medycy, co innego szpitalnictwo w Polsce. Tak, kontynuujmy. To jeżeli chodzi o kwestię wysyłki do wojska, na pewno zostało wysłane do prokuratur wojskowych, natomiast jeżeli państwo dysponujecie jakąś listą, to bardzo bym prosił o jej przekazanie, na pewno trafi Biała Księga tam, gdzie trzeba. Zaproponuję. To jest istotne ustalenie z naszego posiedzenia, że przejrzymy, porównamy tą listę już zrealizowaną z tym i zasugerujemy jeszcze kolejnych adresatów. Bardzo proszę, prezes Adamkania. Tak, ja mam pytanie, bo o ile my w projekcie, podejmując też działania związane z, no niewątpliwie, próbą ścigania tego
przestępczego procederu, chociażby przywołanej na początku przeze mnie akcji Sanepid, plus tutaj pani mecenas wskazała nas na akcję Sprzątamy 22. Zdarzają się takie przypadki i niestety to chyba w przeważającej większości są przypadki, gdzie prokuratura nie bardzo lgnie do tego, żeby rozpatrywać tego typu wnioski. Przykład chociażby z naszej akcji, gdzie prokuratura okręgowa łódzka przekazała do rejonowej rozpatrzenie zawiadomienia fundacji, a ta nawet bez przesłuchania mnie stwierdziła, że nie podejmie tej rękawicy i odmówiła wszczęcia postępowania. W przypadku innych prokuratur na szczęście te tematy są podejmowane. Oczywiście tam jest możliwość odwołania się do sądu i tak dalej. Natomiast z praktyki wiemy, że te sprawy nie są poruszane dalej. Pytanie moje jest takie, z doświadczenia pani mecenas może, czy warto ponawiać takie zawiadomienia? Jeśli tak, to z jaką częstotliwością? Czy czekać na lepsze czasy, kiedy prokuratura naprawdę będzie się zajmować tym, do czego została powołana? Tak jak wielokrotnie zaznaczałam, ja nie zajmuję się prawem karnym tyle, ile mogę korzystać z pomocy moich kolegów adwokatów, za co im jestem bardzo wdzięczna. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o kwestie tego typu praktyki, to wydaje mi się, że teraz już jest ten dobry czas i właśnie Biała Księga jest jedną z takich podstaw, która daje argumentację. Natomiast to tutaj na pewno musi być dobrze zgromadzony materiał dowodowy. Ja ewentualnie sugerowałabym zażalenie i wniosek o nadzór jednostki wyższego rzędu, jeżeli chodzi o kwestie prokuratury. Całkiem inaczej to wtedy wygląda zazwyczaj. Natomiast tutaj właśnie też bym się posiłkowała tą Białą Księgą jako jednym z takich elementów. W przypadku akurat kwarantan i też apelowałam o to właśnie robiąc tą akcję Sprzątamy 22, mianowicie często prokuratura powołuje się na to, bo albo jest kierowana przeciwko pracownikowi sanepidu, co ja uważam akurat za nietrafne, ponieważ jeżeli mamy jednostkę sanepidu, to tutaj odpowiedzialnym za jej działanie jest kierownik jednostki, dlatego on byłbym adresatem moim zdaniem tego typu zawiadomienia, to jest pierwsza rzecz. A druga jest taka, że często jest powoływanie się na przerzucanie się odpowiedzialnością na przykład w przypadku kwarantan szkolnych, że to dyrektor i tak dalej, to jest kuriozum. Dlatego ja tutaj zawsze zachęcam, żeby zabezpieczyć sobie e-kartotekę, e-pacjent, bo tam jest wskazana informacja o kwarantannie. Koniec, kropka, mamy dyrektora jednostki i uważam, że to on powinien być adresatem tego typu działań. Nie mam jeszcze ewentualnych efektów podjętej inicjatywy, natomiast no szczerze wierzę, że właśnie w kontekście czy Białej Księgi, czy właśnie skoncentrowania się na dyrektorze jednostki plus e-kartoteka, znaczy e-pacjenta, tak, wyciąg z kartoteki, no tutaj nie powinno dać prokuraturze zbyt dużego pola manewru, aby się uchylić od tego typu działań, bo wtedy mamy czarno na białym, że Polak został pozbawiony wolności w sposób absolutnie bezprawny. Szczególnie, że sanepid się nie przyznaje do sprawy. Ja już jakiś czas temu dawałam też Polakom wzór pisma do sanepidu, jeżeli została na nich nałożona kwarantanna. Pismo do sanepidu, które nie tylko wyjaśniało, dlaczego nie wolno im tego robić, że nie ma żadnych podstaw prawnych, że kwarantanna absolutnie nie wolno stosować w przypadku COVID-u. I dzisiaj to jeszcze pan doktor Witczak jeszcze bardziej nam uwypuklił. Z tej prostej przyczyny, że kwarantannę można stosować nie tylko i wyłącznie w formie decyzji pisemnej wydanej przez organ, nie przez powiatowy, a przez państwowy, czyli w ogóle nie ta ranga organu, który pozbawia nas wolności, a dodatkowo jeszcze COVID nie należy do chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Więc o ile można stwierdzić, że jest wysoce zakaźne, to już na pewno nie szczególnie niebezpieczny, gdzie ustawodawca tam wyliczył przykładowo ebola, gorączki krwotoczne i tym podobne i dżumę, tak właśnie, które są wysoko śmiertelne powyżej 50% w przypadku zarażenia. No więc tutaj mamy tyle podstaw, aby to wykazać i dlatego ja zawsze zachęcałam, żeby Polacy wysyłali te pisma do sanepidu, które im przygotowałam, bądź skargi, które też mieli na stronie bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, żeby właśnie teraz mieć tą argumentację i odpowiedź sanepidu. Ja nie wcale żadnej kwarantanny na pana nie nałożę. A to, że pan siedział 3 miesiące w domu, to jest pański, mówiąc brzydko, biznes, bo no, ktoś panu kazał. Tak, no. Dlatego to jest teraz dobry czas, żeby to ewentualnie rozliczyć i to powinno być, te zawiadomienie powinno być konsekwencją tych wcześniejszych działań podejmowanych przez Polaków. Jasne. Bardzo dziękujemy. I teraz poprosimy pana doktora Mariusza Buchowiaka. Tutaj został zaproponowany przez pana doktora temat intencja napisania książki, podsumowanie akcji wysyłania książki do instytucji państwowych oraz
ewentualne reakcje, no to może być interesujące. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo za zaproszenie, za to, że możemy tutaj przedstawić ten projekt. Ja pozwolę się jeszcze tak krótko odnieść do merytorycznej treści książki, do tego, co mówił dr Witczak. Bardzo krótko, no ale to jest bardzo interesujące, właśnie ten wskaźnik śmiertelności. Proszę państwa, w 2009, jak WHO ogłosiło pandemię świńskiej grypy, to okazało się, że ten wskaźnik wynosił 0,02, czyli jeszcze mniej. Czyli to była jedna z najgorszych fal grypy w historii. Tak, żeby o tych wskaźnikach trochę powiedzieć. A już w kwietniu 2020 roku ten sam profesor Ioannidis w swoich badaniach w hrabstwie Santa Clara wykazał, że ten wskaźnik jest między 0,12 a 0,2. I on to określił jako śmiertelność na poziomie grypy. Czyli już w kwietniu wiedzieliśmy o tym. To było dla całej populacji, to było dla hrabstwa Santa Clara. 2020, tak, w kwietniu 2020. Także tak, tak, bo to był taki przedział 0,12 do 0,2. Później taka publikacja się ukazała właśnie profesora Ioannidisa, która zbierała ten wskaźnik śmiertelności z różnych miejsc i ta publikacja wisiała, być może do teraz wisi na stronie WHO, już nie pamiętam jaka to była data, być może to było po roku, może wcześniej. To było 0,27, czyli trochę więcej, a WHO na początku wskazywało 3,4%. A modele matematyczne w Wielkiej Brytanii wskazywały na 500 tysięcy zgonów, pół miliona zgonów. Proszę państwa, i tak to jest. Badania naukowe pokazują, historia, że zawsze ten wskaźnik śmiertelności, tak jak było w przypadku świńskiej grypy, tutaj jest na początku przeszacowywany, i to bardzo mocno, a później on spada. Dlatego to jest to, co mówił dr Witczak. 0,15%, teraz 0,07. To wszystko spada. Ale jeśli wtedy ogłoszono pandemię przy 0,02, no to teraz kieruję słowa do tych sceptyków. No to jak można wykluczać taką możliwość, że teraz też została ogłoszona fałszywa pandemia, skoro wcześniej już to ogłoszono? I teraz a propos jeszcze nadmiarowych zgonów, bo niektórzy mówią, że no nadmiarowe zgony są z powodu pandemii. No ale proszę państwa, jeśli wskaźnik śmiertelności jest tak niski, on jest ciągle potwierdzany, no to siłą rzeczy zgonów nie może być więcej niż na sezonową grypę. Więc my możemy się sprzeczać, z jakiego powodu są te zgony, ale na pewno nie z powodu COVID-u. Więc jakby na zasadzie czystej logiki i tutaj tego wskaźnika śmiertelności. Zwłaszcza, że się przecież COVID-a nie leczyło, nie było żadnych, było zalecenie, zostań w domu, nic nie rób, czekaj aż ci się, więc tak, paracetamol, no tak. Więc gdyby nie leczyć też zwykłej grypy, to... Tak. I też jeszcze to, co dr Witczak powiedział, ja zresztą to już teraz może przejdę do prezentacji, może poproszę drugi slajd. Mimo wszystko pierwszy slajd, bardzo proszę, chociaż rzut okiem, tak? To jest tylko dla, taki ogólny. Dla porządku, tak? I proszę bardzo. Zacznę może od tego, co tutaj jest na okładce napisane na dole, czyli to, co też dr Witczak mówił, że w oparciu o publikacje naukowe. Bo proszę państwa, no to jest też właśnie ta kwestia, ludzie się zastanawiają, o komu wierzyć. Ale właśnie w tej medycynie opartej na dowodach i tego świat mainstreamowej medycyny nie kwestionuje, bardziej wiarygodne są badania niż głosy ekspertów. Czyli autorytet eksperta w tej medycynie opartej na dowodach jest zawsze niżej, jest najniżej właściwie. Czyli można powiedzieć wprost, że opinie ekspertów są najmniej wiarygodne. Najmniej wiarygodne. A później są badania różnego typu i tak dalej. Nie będę w to wchodzić w szczegóły. Ale tutaj w kwestii jakby co jest bardziej wiarygodne, to badania są bardziej wiarygodne niż głosy ekspertów, nawet takich najlepszych. No to tyle tytułem wyjaśnienia i takiego komentarza. Teraz przechodzę już do tej części właściwej, żeby trochę uporządkować te rzeczy takie, nazwijmy to formalne. Tutaj, proszę państwa, mamy autorów Białej Księgi.
Tak jak już tutaj zostały wspomniane, tutaj jest po prostu to uporządkowane. Doktor nauk medycznych Piotr Witczak, lekarz Paweł Basiukiewicz, doktor nauk medycznych Dorota Sienkiewicz, doktor Marek Sobolewski i część prawna, radca prawny Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź pod redakcją radcy prawnej Joanny Botiuk. Ja napisałem wstęp i zrobiłem redakcję, ale tak jak doktor Witczak to podkreślał, ja to też podkreślam, że to... Biała Księga polega na przywoływaniu badań. Tam jest sporo cytatów, no i masę publikacji naukowych, do których można sięgnąć, jeśli ktoś nie wierzy naszej czy autorów interpretacji. Także to tutaj są autorzy, ale wszystko jest w oparciu o badania naukowe. Poproszę następny slajd. To też już zostało powiedziane, ale w kwestii porządku to jeszcze pozwolę sobie przeczytać, jakie tam są zagadnienia w tej Białej Księdze. Czyli diagnostyka COVID-19, czyli te tak zwane testy molekularne oparte na łańcuchową reakcję polimerazy, czyli te PCR. Tak jak tutaj pan Skalik powiedział o tym, że maski były widocznym elementem tej pandemii, no to tak naprawdę z drugiej strony można powiedzieć tym mniej widocznym to były te tak zwane zakażenia, czyli pandemia testów. Drugi temat, lockdown, funkcjonowanie ochrony zdrowia w okresie pandemii COVID-19 i wiarygodność oficjalnych statystyk z COVID i na COVID. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale wiedzą państwo, że to jest bardzo istotne z COVID czy na COVID. Zamykanie szkół w okresie pandemii COVID-19, dezynfekcja powierzchni, dystansowanie społeczne, badania przesiewowe, pomiar temperatury, czyli celowanie do nas z termometrów i restrykcje związane z podróżowaniem w okresie pandemii COVID-19. Kolejna kwestia, maski. Następnie tak zwane szczepienia przeciwko COVID-19 i rozdział prawny, skutki prawnych działań podjętych przez państwowe, prywatne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne w celu zapobiegania COVID-19. Poproszę następny slajd. Też już tutaj była mowa o pendrive'ie, więc dla porządku. Pendrive, tak jak tutaj pani Tarnawa-Gwóźdź powiedziała, to jest około 15 godzin wypowiedzi lekarzy i naukowców. To jest bardziej strawne dla człowieka, który może nie lubi za bardzo tekstów naukowych czy popularno-naukowych, chociaż ta treść książki raczej idzie w kierunku popularno-naukowym, ale tutaj można sobie po prostu posłuchać tych wypowiedzi różnych autorytetów. Też załączyliśmy tam e-book profesora Polog i profesora Zielińskiego, COVID-owy zawrót głowy. Profesor Zieliński, profesor Polog mają bardzo duże zasługi, jeśli chodzi o walkę z tak zwaną pandemią od strony testów molekularnych, PCR, genetyki i tak dalej. Także można sobie tą książkę poczytać. I też na tym pendrive'ie jest Biała Księga jako e-book. Ten pendrive jest dostępny bezpłatnie w księgarni, można sobie go ściągnąć. Jeśli ktoś chce, może zamieścić to na swojej stronie internetowej, do czego zachęcamy. Można to... Należy to rozpowszechniać. Ten pendrive można też kupić fizycznie, jeśli ktoś nie chce ściągać tego materiału. To jest chyba z 90 gigabajtów. No i proszę państwa, no wysyłka Białej Księgi. No to była główna właściwie idea, żeby to nie była kolejna książka. Oczywiście ona jest wyjątkowa z tego względu, że jest niejako taką encyklopedią i jest opartą o te badania naukowe. To jest jakby bardzo, bardzo ważne i unikatowe, jeśli chodzi o tą książkę i w porównaniu do innych książek, które się ukazały na polskim rynku i być może w ogóle na światowym rynku. Też tłumaczymy tą książkę na język angielski. Więc prawdopodobnie dlatego właśnie, że takiej książki nigdzie nie ma. No i proszę państwa, właśnie idea była taka, żeby wysłać tą książkę w postaci drukowanej do różnych ważnych osób w państwie. Nie wiem, czy wysłaliśmy do Narodowego Instytutu Zdrowia, ale też oczywiście oni nie mogą się tłumaczyć, bo te publikacje to wszystko było dostępne. Oni też mają dostęp do tej agencji ocen technologii medycznej i taryfikacji, o którym mówił dr Witczak, więc to nie jest tak, że Biała Księga, bez Białej Księgi oni nie mogliby dotrzeć do tych informacji. Oni są zobowiązani do tych materiałów docierać i to jeszcze nawet przed nami. No w każdym razie tą listę możemy oczywiście uzupełnić i wysłać. Więc tak, wysłaliśmy do ponad 7 tysięcy egzemplarzy, 7 tysięcy adresów, łącznie z tym pendrive'em, za potwierdzeniem odbioru.
Tak, do posłów i senatorów, żeby to wybrzmiało, to przeczytam. Kuratorów, oświaty, ministerstw z różnego typu, NFZ-u, Polskiej Akademii Nauk, prokuratur, Rady Medycznej, ZUS-u, prezydentów i burmistrzów miast, dziennikarzy, sądów, lasów państwowych, mediów religijnych, rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw dziecka, sanepidów, starostw, urzędów marszałkowskich ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Zdrowia, urzędów wojewódzkich ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Zdrowia, do dziennikarzy TV Polsa, TVN, TVP, stacji radiowych, największych szpitali, związków zawodowych, izb lekarskich i być może ta lista jeszcze jest tam jakaś trochę szersza i będzie uzupełniona. Szczegółowe adresy na pewno też tam dokładnie opublikujemy, to cały czas jeszcze trwa. No i oczywiście czekamy, jeśli na uzupełnienie, to wyślemy też jeszcze w inne miejsca. No właśnie, ten darmowy e-book, o którym wspomniałem i którym tutaj moi przedmówcy wspomnieli, jest dostępny za darmo. Można go pobrać czy to ze strony Ordo Medicus, czy z kasiatarnawa.pl, czy ze strony Piotrka, ale też ludzie po prostu pobrali i sobie powstawiali na swoje strony, do czego też zachęcamy. On na państwa stronie może taki e-book też wisieć. I z całą pewnością nie zaniedbamy. I każdy może sobie wtedy pobrać. Chodzi o to, żeby on był dostępny w jak największej ilości miejsc i ktoś, kto... No teraz nie ma wymówki, że kogoś nie stać, może za darmo sobie to przeczytać. Nawet jak ma papierową wersję, no to plus jest też taki, że może sobie przeszukiwać Ctrl+F i przeszukiwać sobie tego e-booka. Także to jest taki plus wersji elektronicznej. Dobrze, poproszę następny slajd. Chyba zapominam o tych slajdach, czy nie? Następny slajd, proszę. Do każdej książki, którą wysyłaliśmy, został dołączony list przewodni, podpisany przeze mnie, powołujący się na różne paragrafy i to, żeby właśnie zwiększyć świadomość, żeby to przeczytać dla dobra ludzi i tak dalej. I te listy też są dostępne na stronie Ordo Medicus i każdy może sobie też taki list z moim podpisem wydrukować i też tą księgę wysłać, gdzie uważa za słuszne. No bo wiadomo, że wszędzie nie jesteśmy w stanie wysłać, bo to by musiały być setki tysięcy prawdopodobnie adresów, więc może sobie wydrukować to i wysłać, ale jest też możliwość, bo niektórzy uważają, no i to jest w sumie też racja, że inny ciężar gatunkowy ma wysłanie takiej książki z takim listem z fundacji, a inny z adresu prywatnego. Więc jest też możliwość na stronie w księgarni zamówić tą książkę, podać adres i my to wyślemy jako fundacja, pod wskazany adres. Także taka jest możliwość. Ale każdy też może sobie sam to zrobić. No i proszę państwa, no i teraz chyba taka najciekawsza rzecz, wydaje mi się, jaka jest reakcja na Białą Księgę. No wszystkich to interesuje. Proszę państwa, no przede wszystkim ja uważam, takie jest moje odczucie, ale może nie wszyscy się ze mną zgodzą, ta księga jest przemilczana. Znaczy nie ma dyskusji, powinna być dyskusja, naukowa dyskusja z treścią tej książki, z konkretnymi tezami, publikacjami i tak dalej i tego nie ma. I nawet jeśli się w Google'ach pisze, to właściwie nawet w internecie za bardzo nie ma dużo informacji na temat tej księgi. Oczywiście są jakieś wywiady, które udzieliliśmy i tak dalej. Parę tam stron coś na ten temat pisze, ale ogólnie jak na wagę tej książki, wagę tego problemu, to nie ma żadnej dyskusji. Ani żadnej merytorycznej. No i to jest bardzo, bardzo złe, bym powiedział. Jest dyskredytacja ad personam, czyli najsłabszy możliwy argument, czyli że się nie znamy i tak dalej, bez odniesienia się do żadnych treści konkretnych, naukowych konkluzji. No i żeby nie być gołosłownym, zrobiłem tutaj print screeny z Twittera i Facebooka. No tutaj właśnie przoduje profesor Krzysztof Pyrć, profesor, który się zajmował koronawirusami i my też wysłaliśmy mu tą księgę. No i proszę państwa, jego reakcja była taka. Właśnie przyszło mi 442 strony bełkotu od hochsztaplerów. Hochsztapler według słownika języka polskiego to jest oszust. Na większą skalę, tak, albo tak, oszust, albo już nie pamiętam, tak. Od hochsztaplerów z Ordo Medicus. W nawiasie ktoś im powie, co to znaczy po łacinie, tylko drzew szkoda. I później dalej, co on pisze. Tak, kompletna strata czasu i papieru, kłamstwa i niewiedza w formie drukowanej.
kłamstwa i niewiedza, ale jakie kłamstwa konkretnie nie ma? No proszę państwa, tak się nie prowadzi debaty naukowej. To jest w ogóle, się w głowie nie mieści. Ja byłem przez jakiś czas aktywnym naukowcem, no i to jest po prostu, ja wiem, to jest niedopuszczalne w ogóle. Argumenty ad personam muszą być konkretne. W nauce nie ma absolutnych autorytetów. Tylko i wyłącznie należy się powoływać na właśnie głównie badania, no bo eksperci są, tak jak powiedziałem, najniżej. No i żeby się spierać, no to trzeba właśnie na badania, no bo jeśli chodzi o medycynę, tego typu nauki szczegółowe, no to tutaj kluczowy jest eksperyment. Tak? To nie jest filozofia czy nauki humanistyczne, gdzie też można robić eksperymenty, ale tutaj to szczególnie. Teraz dalej. TIA próbują robić sobie reklamę a la Game Changer i rozsyłają tę makulaturę po ludziach. Nawet mi USB sticka przysłali, ale tego to się boję wsadzić gdziekolwiek, więc pewnie w śmieciach wyląduje. No tak. Ja tylko chciałam nadmienić, że pan profesor Pyrt już dostał zapewne od nas wezwanie do natychmiastowego zaniechania naruszeń i żądanie zapłaty odszkodowania. Brawo, brawo. Proszę państwa, coś to było pytanie, które się nasuwało, tak, bo to z całą pewnością jest więcej niż przekomarzanki internetowe. To jest próba stygmatyzacji, delegitymizacji i niewątpliwie godzi w dobra osobiste państwa każdego z osobna z autorów tej księgi i w dobro całego projektu, który państwo realizujecie. Dlatego nie mamy zamiaru tego tak zostawiać dla dobra wymiaru sprawiedliwości. Na pewno ta sprawa powinna zobaczyć swój finał w sądzie. Czy my to mamy, przepraszam, czy my to mamy w formie slajdu także? Ten cytat z pana profesora Pyrta? Tak, tak, cała prezentacja, tak. Proszę państwa, bo to nie jest po prostu jakiś tam internauta, czy twitterowiec. Ja tylko odczytam, jeśli pan pozwoli, rocznik 79, pan profesor Pyrć, polski biolog, biotechnolog, specjalista w zakresie mikrobiologii, wirusologii, profesor nauk biologicznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Także można powiedzieć, ta niewiedza ugruntowana i tak zaciekle się broniąca przed jakąkolwiek informacją na najwyższym szczeblu, prawda? To jest, można powiedzieć, już wielokrotna recydywa, prawda? Ta autoimmunizacja na fakty, z którą tutaj mamy do czynienia. A ten wpis z Hochsztaplerach jeszcze wisi cały czas? Tak, tak, wisi. Ja go chyba wczoraj jeszcze sprawdzałem. Tak, wczoraj, więc on jeszcze wisi. No bo wiemy też, że niejaki doktor Fiałek to już swoje posty usunął z Twittera. Tak, pan profesor Pyrć, jeszcze dodajmy, od 2021 roku członek grupy eksperckiej do spraw COVID-19 przy Komisji Europejskiej. Tak. A teraz jest też członkiem komisji do spraw zmian klimatycznych bodajże. No tak, to jest... Tak, tam pasuje. Można powiedzieć tak. Także klimat się zmienia. Tak, ale ja się zastanawiam, martwię się o studentów pana profesora, bo jeżeli taki, no, buc, przepraszam, nieparlamentarnie się wypowiem, ma do czynienia z przyszłymi naukowcami, ekspertami, to dramat. Tak, to jest dramat, proszę państwa. Ja na końcu pokażę taki no, slajd, taki cytat. Proszę państwa, nauka polega na podważaniu, na powątpiewaniu. To jest główny cel naukowca, czyli on powinien szukać, gdzie może się doczepić czegoś, przyczepić, zanegować, zwątpić w coś i tak dalej. Więc tak powinien działać naukowiec, a nie konserwować poglądy, które są, istnieją, tylko właśnie szukać dziury w całym. Ale niestety teraz w ogóle nauka funkcjonuje tak samo, naukowcy, na zupełnie innym poziomie. Teraz się mówi w ten sposób, politycy to mówią, no ale politykom można wybaczyć pewne rzeczy, bo się po prostu nie znają, że krytyka na przykład szczepionek to jest igranie ze zdrowiem i życiem. Ale proszę państwa, co to oznacza tak naprawdę? Jakie tam jest ukryte założenie?
być może nieświadome. Takie, że już w jakiejś, nie wiadomo, debacie, w jakiś sposób zostało już ustalone kiedyś przez kogoś, że szczepionki są dobre i tak dalej i trzeba je stosować. A przecież to właśnie się ustala dopiero w debacie, więc właśnie w krytyce, a nie wcześniej. Teraz obowiązuje terror konsensusu tak zwanego i to jest przeciwny konsensusowi. Tak. Polityczna, oprócz politycznej poprawności jest też poprawna naukowość. Tak, no rzeczywiście w swoim czasie traktowano jako zamach na dobro wspólne i bezpieczeństwo powszechne odstąpienie na przykład od procedury pławienia czarownicy albo też zamawiania kołtuna. Prawda? To w swoim czasie prześladowani bywali ludzie, którzy próbowali tutaj stosować jakieś procedury naukowe i wracamy do tych czasów. Dlatego zdaje mi się, że słowo znachorstwo jest adekwatne do tego podejścia, które jest wyrazem abdykacji z władz rozumu, abdykacji odstąpienia od warsztatu naukowego, od kategorii logicznych myślenia, podejścia czy prawnego, czy prawniczego, czy naukowego, medycznego. To bardzo ciekawy moment, w pewnym sensie przełomowy dla dziejów naszej cywilizacji, która zdawała się rozwijać nieprzerwanie, kontynuując tę linię właśnie krytycznego namysłu i badania i podnoszenia wątpliwości i teraz nagle wszyscy zostali wezwani do tego, by żadnych wątpliwości nie podnosić, by niczego nie badać i na poziomie, jak widzimy, instytucjonalnym Polski Państwowy Zakład Higieny stwierdza i komunikuje mi to urzędowo, no bo w trybie właśnie interwencji poselskiej, że niczego nie bada, nie badał, nie bada i badać nie zamierza. I na poziomie personalnym widać, że mamy do czynienia z takim zacietrzewieniem w odmowie stosowania narzędzi badawczych warsztatu naukowego i władz rozumu ludzkiego. Jak widać, każda epoka ma swój konsensus, czy też terror konsensusu, i to zmieniają się tylko okoliczności. Tak, znaczy bardziej nie tyle pytanie, co pewną zapowiedź i prośbę, biorąc pod uwagę to, że profesor Pyrć jest wykładowcą akademickim i osobą, która wypowiada się w mediach no, społecznościowych, tak, ale wiadomo, jak popularny jest Twitter, wypowiada się publicznie, wykorzystując swój autorytet naukowy. W mojej ocenie, tak na szybko patrząc, uchybia godności nauczyciela akademickiego. Rozważymy skierowanie w związku z tym do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec profesora Pyrcia, a do państwa mamy prośbę o kierowanie podobnych przypadków no właśnie do nas, żebyśmy się tym zajęli. Myślę, że takie nadużycia, bo tu o ewidentnym nadużyciu swojej własnej pozycji, swojego autorytetu, jaki gwarantuje no właśnie taki tytuł naukowy, tak, mamy tutaj do czynienia. To ja tylko jeszcze w ramach uzupełnienia i skończymy pewnie kwestię pana profesora Pyrcia, dlatego że pan profesor Pyrć szczególnie intensywnie atakuje pana doktora Pawła Basiukiewicza na Twitterze w mediach społecznościowych. Ja przytoczę tutaj wypowiedź, mam ją przed sobą, z Twittera. To jest wypowiedź tuż po otrzymaniu Białej Księgi, czy tam w niedługim czasie po otrzymaniu. Nazwał pana doktora Basiukiewicza patolekarzem. Patolekarz Paweł, podkreślam formę wypowiedzi, patolekarz Paweł, Paweł z Małej, to nie jest przypadkowe, nie jest doktorem, a jest lekarzem, może być niedługo różnie. Czyli kierowanie gruźb, bezpośrednio gruźb za pomocą mediów społecznościowych. Już wcześniej ktoś chyba zwrócił panu profesorowi Krzysztofowi Pyrciowi, że no, spisze pan Paweł z Małej. Pan Paweł z Małej napisał, że pan Paweł, jeśli już, kultura obowiązuje nawet profesorów covidowych. Internauta mu zwrócił uwagę, na co pan profesor Pyrć odpisał: duża litera jest oznaką szacunku dla danej osoby, niestety nie posiadam. To jest wypowiedź profesora chyba z tytułu belwederski, ma, jak się nie mylę, pracownik najlepszej uczelni w Polsce, najlepszego uniwersytetu. Pato profesura, szanowni państwo. Pato profesura w działaniu.
Ja bym jeszcze chętnie dodała, jeżeli już mówimy o tym panu, Krzysztofie, ponieważ kwestie tej transmisyjności, on tutaj potwierdzał, wypowiadał się medialnie, że osoba zaszczepiona przeciw COVID-19 ma mniejszą szansę na zakażenie się czy zachorowanie, ale również jest mniejsza szansa, że zakazi kogoś innego. Taki podwójny blok. I ta kłamliwa narracja była powtarzana przez wielu właśnie tego typu specjalistów. No to cóż, wobec tego trafia pan profesor ze swoim dorobkiem, ze swoimi słowami skrzydlatymi, złotymi myślami, trafia do naszej, właśnie nie wiem w jakim kolorze, księgi pandemii, panie redaktorze? No ja myślę, że tak. Myślę, że już dokonaliśmy tutaj precedensu nadania tytułu doktora, tytułu honorowego, no bo ten tytuł, który prezes Skalik tutaj podniósł, no to jest po prostu bardzo uczony człowiek. Dobrze, to ja może kontynuuję. Tak, już będę kończyć, już jestem przy prawie na końcu. Także jeszcze tylko dopowiadając, nauka teraz jest zdogmatyzowana, są pewne dogmaty, których się nie powinno ruszać i tak dalej. To jest kompletne zaprzeczenie nauki, postawy naukowca. Proszę państwa, no następna osoba, która też ma tytuł profesora, która tu już wcześniej została wspomniana, pani profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska. Też kilka cytatów. Dziękuję władzom UMCS za nierozpowszechnianie tej pseudomedycznej, szkodliwej książki. Trafiła do mnie z prośbą o opinię. Przedstawię ją władzom ustnie z odpowiednią rekomendacją. Jednak uważam, że konieczne jest publiczne potępienie i wymazanie tego dzieła, w cudzysłowie, pokazu manipulacji. I teraz odpowiedź profesora Pyrcia. Więc może warto faktycznie wspomnieć Naczelną Izbę Lekarską oraz Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, że jeżeli tolerowane są wybryki sprzeczne z wiedzą medyczną, w nawiasie polecam w tym kontekście książkę Ordo, czyli Ordo Medicus, czyli tą książkę, to niekompetencja chyba jeszcze gorsza, a efekty spadną na środowisko, co już się zresztą dzieje. Teraz dalej profesor Szuster-Ciesielska. W przeciwieństwie do profesora Pyrcia z Krakowa, ludzie związani z Ordo Medicus nie mają pojęcia o nauce. I hashtag patofundacja, hashtag pseudonaukowcy. Pan doktor Basiukiewicz tak trochę satyrycznie zaproponował spalenie, czy powieszenie autorów Białej Księgi na rynku w Lublinie, tam gdzie jest uczelnia pani profesor, i spalenie oficjalnej książki publicznie. No tak, no, już trochę pół żartem, pół serio. Dobrze, teraz... Będziemy się przyglądać. Tak, no także proszę państwa, i tam ludzie też... Byle tylko przepisy bezpieczeństwa pożarowego były zachowane, tak. Przestrzegam. Szanowni państwo, no tak, no te skojarzenia właśnie z epoką pławienia czarownic i odczyniania uroków, te skojarzenia są naprawdę nieprzypadkowe, dlatego że istota tej operacji, której jesteśmy świadkami, uczestnikami, chwała Bogu nieśmiertelnymi ofiarami tej operacji, istota właśnie leży w politycznym egzekwowaniu imperatywu zawieszenia władz umysłu. Tak? Mamy nie sądzić rzeczywistości wedle tego, co nam nasze zmysły, rozum i najlepsza wola podpowiadają. Mamy abdykować z naszych władz i naszego powołania, jeśli ktoś jest medykiem uczonym czy osobą publiczną powołaną do tego, żeby krytycznie odnosić się do kwestii tak stawianych, zwłaszcza jeśli fałszywe konstatacje przekładają się na fałszywą politykę właśnie rozmaitych znachorskich rozwiązań polegających na zamykaniu ludzi, ograniczaniu ich wolności, ograniczaniu ich także majątności i nadszarpnięciu ich zdrowia, życia. Mamy te nasze władze zawiesić na kołku i mamy podporządkować się dogmatowi, który, i to jest kolejny kłopot, dokładnie nie wiemy, gdzie się rodzi.
kto ten dogmat ustala, dlatego że wielokroć tutaj, w tej sali i w tym gronie dochodziliśmy do tej ściany i musieliśmy stwierdzić, że nie wiemy. Nie wiemy ostatecznie, kto zdecydował, kto sformułował, kto zaproponował taką czy inną politykę, ale jak to już raz dzisiaj powiedziałem, niech nas to nie zniechęca, to, że nie jesteśmy w stanie wskazać od razu winowajcy, niech nas to nie zniechęca do tego, żeby diagnozować bezprawie, tak jak państwo diagnozujecie, absurd, kontrfaktyczność stwierdzeń, które są propagowane nawet przez osoby utytułowane i upełnomocnione, tak? Profesorów i często ministrów. Proszę państwa, dopowiadając już w średniowieczu, a być może wcześniej, było takie przekonanie, że nie można czegoś uznać za prawdę, dopóki nie przejdzie przez ogień argumentów i kontrargumentów. I tak działa i tak powinna działać nauka. Poproszę następny slajd. To jeszcze też profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska, tym razem z Facebooka, gdzie może się szerzej wypowiedzieć. Szanowni państwo, dziennikarze, lekarze, przedstawiciele władz lokalnych i centralnych, czyli jest taki apel. Ostatnia organizacja Ordo Medicus własnym nakładem opublikowała książkę Biała Księga Pandemii Koronawirusa, która przez pana Marcina Rolę, w nawiasie tak zwane wolne media, została przedstawiona jako Biała Księga Zbrodni. Jest to propozycja nierecenzowana przez gremium naukowe i stanowi zbiór opinii na bazie literatury naukowej. Jednak dobór i interpretacja tych pozycji piśmiennictwa jest bardzo subiektywny, żeby nie powiedzieć dobrany pod tezę. Nie ma to nic wspólnego z rzetelnym przeglądem literatury naukowej. A do tego aspiruje Ordo Medicus, podając, że iż w szeregach tej fundacji znajdują się lekarze i naukowcy. Autorami są m.in. były naukowiec dr Piotr Witczak, lekarz Paweł Basiukiewicz, w nawiasie postawiony z zarzutami postępowania niezgodnego z etyką lekarską przed sądem lekarskim i uniewinniony, oraz fizyk dr Mariusz Błochowiak. Tu na pewno, gdyby można tutaj zaakcentować, to na pewno fizyk tutaj jest podkreślony. Wyborcza też to kiedyś prostowała, że nie jestem lekarzem. Stwierdzam, że jest to pozycja wielce szkodliwa, która może znacząco utrudnić walkę z pandemią. Nie polecam. Ale żadnych konkretów, proszę państwa, nigdzie w dalej, w komentarzu i tak dalej, żadnych konkretów, co dokładnie jest kłamstwem i tak dalej. No to na pewno... Jest to pozycja bardzo szkodliwa dla tego rodzaju pandemii. No, tak. Proszę państwa, no jeszcze jeśli chodzi o tą reakcję na Białą Księgę, to już tak trochę bardziej może statystycznie. No do fundacji przyszło tam około 100 listów, może trochę więcej. W większości to są takie formalne lub kurtuazyjne odpowiedzi, powołujące się na jakieś tam paragrafy i tak dalej, że oni muszą wykonywać te rozporządzenia, które idą z ministerstwa i tak dalej, więc tak to mniej więcej wygląda. Niektórzy, było też sporo odesłań książek, być może 200-300 książek odsyłali na własny koszt. Nawet ktoś zadzwonił do mnie z Lasów Państwowych, że on sobie nie życzy i że on chce na mój koszt to odesłać. Także też był taki motyw. Skądś poszukał w ogóle mój telefon, więc zainwestował trochę czasu. Myślę, że za ten czas mu płacą Lasy Państwowe, czyli my płacimy mu. I chciał zwrócić koniecznie na mój koszt. No i też jakie były odpowiedzi, że nie chcieli właśnie wkładać tego pendrive'a do komputera ze względów bezpieczeństwa, że nie mogą, być może tak jest, nie wiem. I niewielka była ilość listów pozytywnych, tutaj taki trochę list humorystyczny, już nie będę go całego czytać, ale tutaj na dole, tak. Państwa publikacje skierowałem ze względów bezpieczeństwa do kwarantanny, bez rozdzielania książki od pendrive'a. To jest burmistrz jakiegoś gminy i miasta. Grudnik, tak. Także niektórzy naszą książkę do kwarantanny, nie wiadomo jak długo będzie tam leżeć. Właśnie. Tak, no właśnie, nielegalna, no właśnie, więc chyba nielegalnie tam w sumie tą księgę włożyli. Także no takie kurioza po prostu też są, ale też, żeby nie być tylko pesymistycznym, tutaj list od biskupa, to jest taki list powiedzmy bardziej skierowany może do mnie, nie będę mówił, który to jest biskup, tylko przeczytam,
że są te były też pozytywne i proszę zobaczyć, jaka jakby mentalność, wiedza z tego też płynie z tego listu, bo musimy sobie uświadomić, że my jednak żyjemy w pewnej bańce informacyjnej. Szanowny panie doktorze, ze wzruszeniem przejrzałem białą księgę pandemii koronawirusa. Jestem zaskoczony. Z tą pandemią mamy za sobą już chyba leci trzeci rok. Są trochę takie błędy stylistyczne. Przeżyliśmy lęku i trwogi co niemiara. A tymczasem dowiaduje się właśnie z białej księgi, że to wszystko było nie tak, jak być powinno i że nasze wysiłki były właściwie nieporozumieniem. Mam więc wewnętrzny niepokój. To przecież miliony ludzi przeżyło niepokój albo nawet lęk i właściwie znaków spokoju nie było widać, nie było słychać. Skąd się wzięło takie opóźnienie, że dopiero teraz otrzymujemy znaki ostrzegawcze? Czyżby nasze i światowe media zawiązały swoje umysły, przysłoniły oczy? Dlatego właśnie piszę. Przeminęło moc czasu. Co więcej, być może tysiące ludzi, zamiast obronić się przed zarazą, to się do niej zbliżyło. Przecież na ogłoszenie ostrzeżenia nie było potrzeby tylu lat. A lekarzy są tysiące. Medycyna często pojawia się w dłoniach i często jest podawana ludziom. Pewnie chodziło o lekarstwo. Więc dziękuję za tak obszerną księgę. Jedynie dziwię się, dlaczego wcześniej nie pojawiła się mała broszura z ostrożności. To tylko pytanie, szczęść Boże. Także proszę państwa, no wielu ludzi jest jakby zaskoczonych. Po prostu żyło i żyje nadal w innej zupełnie rzeczywistości niż my żyjemy. Zupełnie inne informacje otrzymuje. No i już ostatni teraz slajd. Czym jest nauka? Na czym polega nauka? Profesor Tadeusz Kotarbiński, etyk, filozof, międzywojenny, dobra szkoła. Nauka polega na podważaniu wszystkiego, co można podważyć, bo tylko dzięki temu można wykryć to, czego podważyć się nie da. Amen. Zapłać serdeczne. Szanowni państwo, mam nadzieję, że jednak tę bańkę nakłuwamy i mam nadzieję, że coraz więcej naszych rodaków poddawanych nowym terapiom szokowym pod różnymi innymi pretekstami będzie w szybkim tempie doznawać rekonwalescencji z tego zaczadzenia, tego obłędu covidowego. Mam taką nadzieję. Mam natomiast pewność, że ci, którzy są bezpośrednio zaangażowani w tę przestępczą, my nie wahamy się tego tak diagnozować, działalność na tak przeogromną skalę, oni bardzo dobrze potrafią czytać, oni słuchają i nawet jeśli ten czy ów urzędnik, funkcjonariusz z lękiem przez bibułkę czy w rękawiczce gumowej odkłada waszą białą księgę gdzieś tam do depozytu, no to czyni tak oczywiście z obawy, żeby go nie nakryli na tym, że może ta książka leży na biurku, to jak leży na biurku, to może czytał, może zerknął, może jest, może prawda, się może się zaraził, nieprawomyślnie będzie teraz podchodził do dyrektyw, które idą z góry. Ci, którzy mają czytać, których obowiązkiem służbowym jest czytać, słuchać, nasłuchiwać. O, oni już jeszcze nie dobiegło końca to posiedzenie, a już kilka notatek służbowych niewątpliwie rodzi się instatu nascendi. Więc, szanowni państwo, ważne tylko to, co właśnie robić. To jest notowanie faktów, to jest zbieranie informacji. Bardzo się cieszę, że wasza księga ma kształt nie tylko pendrive'u, nie tylko występuje gdzieś tam w chmurze jako plik elektroniczny, skrypta, manent. To bardzo ważne, że jest ta biała księga pandemii koronawirusa, rzeczywiście zasługująca na nazwę księga, bo to nie broszurka, nie książeczka, tym, no,
Może zabić nie można, ale na pewno więcej niż muchę można utłuc taką książką. Polecam każdemu. I szanowni państwo, to jest publikacja o charakterze kompendium wiedzy dotychczasowej, więc też i ta postać elektroniczna, tak jak to było sugerowane, ona się na pewno przyda nawet równolegle do lektury tej książki, bo na pewno można ją czytać i wzdłuż, i w poprzek, prawda? Można wracać, można szukać pewnych zagadnień. Jest tu też, to ważne, zdaje mi się, że nie zaakcentowaliśmy tego jeszcze, jest po prostu przeogromna bibliografia, są wskazówki, tak? Są odesłania do lektury fachowej, naukowej i to jest tak, że to się składa na wyjątkowość i bezcenność tego wydawnictwa. No i cóż, Fundacji Ordo Medicus bardzo dziękujemy i prosimy o jeszcze, dlatego że przecież ta historia się wcale nie na tym nie kończy, prawda? Ona z pewnego punktu widzenia możemy powiedzieć, że się dopiero zaczyna. Dopiero się zaczyna wtedy, kiedy jakieś tam sygnały ozdrowieńcze, dowody na to, że jakiś proces otrzeźwienia następuje, chociażby w postaci takiej pięknej korespondencji przez pana doktora odebranej, kiedy te symptomy jakiegoś wracania właśnie do władz umysłu następują. No ale rzecz w tym, żeby za refleksją naukową, żeby nastąpiła jakaś reakcja polityczna i żeby te sprawy zostały wreszcie ujęte w formacie prawnym. I to właśnie ma na celu nasz zespół Norymberga 2.0. Na to wszyscy tutaj liczymy i do tego chcielibyśmy się w jakikolwiek sposób przyczynić. Bardzo proszę. Bardzo dziękujemy za tą prezentację również w tym ujęciu tej księgi. A teraz panią Grażynę Lubszyk, wolontariusza projektu Norymberga 2.0, która jest koordynatorką na Śląsk Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty Nauczyciele dla Wolności. Proszę o wypowiedź w temacie rozpad covidowej narracji na poziomie debaty w Parlamencie Europejskim. Coś niesamowitego. Rozpad covidowej narracji. Słuchamy. Witam serdecznie i dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja tutaj w nawiązaniu do dzisiejszego tematu i całej propagandy szczepionkowej chciałabym się odnieść do tego wspomnianego stanowiska, jakie zaprezentowała tutaj przewodnicząca, pani dyrektor firmy Pfizer, pani Janine Small, a mianowicie 10 października, czyli całkiem niedawno, w Parlamencie Europejskim parlamentarzysta holenderski zadał pytanie. Był to Rob Ross. Czy szczepionka Pfizer przeciw COVID-19 była testowana w kwestii transmisji wirusa przed wejściem na rynek? Jeżeli nie, proszę to wyraźnie powiedzieć. Jeżeli tak, to czy jest pani skłonna udostępnić wyniki badań komisji? Odpowiedź, jaka padła ze strony pani Small, cytuję, odnośnie pytania dotyczącego kwestii, czy wiedzieliśmy o tym, czy szczepionka zatrzymuje transmisję, zanim weszła ona na rynek? Nie. Takie jest tłumaczenie. Czyli podsumowując, nie było żadnych podstaw naukowych, by twierdzić, że szczepienia przerywają transmisję wirusa. I skoro Pfizer nie prowadził badań w tym kierunku, to oznacza, że wszystkie absurdy, wytyczne i bezprawne rozporządzenia w szkołach i nie tylko, wprowadzające kwarantanny, izolację, segregację, dyskryminację, nie miały racji bytu. Tak samo hasła pod tytułem Zaszczep się,
dla dobra innych również są kłamliwą medialną narracją. Przypomnę słowa byłego szefa KPRM Michała Dworczyka, który głosił na mównicy, że osoba, która jest skutecznie zaszczepiona, ma gwarancję nie tylko, że sama się nie zarazi, ale również jest gwarancja, że nie będzie rozsiewać tej choroby. O panu Pyrci już nie mówię, bo już wspomnieliśmy. Również podobną narrację tutaj tworzył w mediach. Ale niestety, szanowni państwo, ludzie w to uwierzyli. I to jest przerażające, bo ludzie podejmowali decyzje na podstawie takich właśnie medialnych kłamstw. Również manipulowano poczuciem bezpieczeństwa dzieci i robiono to na różne sposoby. Ale w dość haniebny sposób zrobił to prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, profesor Andrzej Matyja, próbując wmówić uczniom, że jedynie szczepienia uchronią je przed kolejnym zdalnym nauczaniem i apelował do rodziców i do uczniów, pisząc listy, apele, które można znaleźć na stronach ministerialnych, kuratoryjnych. Ja tutaj wręczę, bo przygotowałam dla państwa, można sobie zerknąć do tego apelu, ponieważ ja zacytuję tutaj w apelu fragment do uczniów, pisał tak. Możecie nie dopuścić do ponownego zamknięcia szkół. Możecie zadbać o to, że będziecie mogli bezpiecznie wychodzić po zajęciach ze znajomymi czy wyjeżdżać na obozy lub wycieczki. Odpowiedzią są szczepienia. Porozmawiajcie z rodzicami i opiekunami. Wyjaśnijcie, że nie możecie pozwolić na kolejną izolację, że chcecie normalnie dojrzewać. Od szczepień zależy nie tylko wasze zdrowie czy bezpieczeństwo waszych bliskich i przyjaciół, ale i wasz rozwój oraz przyszłość. Próbowaliśmy jako stowarzyszenie przeciwdziałać tej całej narracji, temu szaleństwu. Pisaliśmy listy, pisaliśmy wnioski, wypowiadaliśmy się w mediach bardzo często na ten temat i napisaliśmy również wniosek, który został złożony, bo osobiście byłam tutaj zarządem w ministerstwie i złożyliśmy wniosek 30 marca u pana ministra Piątkowskiego. I w tym wniosku pisaliśmy o tych scenariuszach lekcji przygotowanych dla nauczycieli, o materiałach edukacyjnych, takich metodycznych. Tutaj prezes naszego stowarzyszenia Agnieszka Pawlik-Regulska mówiła tutaj o tych scenariuszach, są załączone do dokumentacji, ale ja się tutaj odniosę do tych scenariuszy i do tych materiałów, dlatego że tam jest bardzo dużo o transmisji wirusa. Tam właśnie się przedstawiało tą sytuację, że szczepienia przerywają tą transmisję i bardzo często na tą tezę tutaj się autorzy tych dokumentów powoływali. My prosiliśmy, żeby zdjąć te dokumenty ze stron ministerialnych i kuratoryjnych, ponieważ to są kłamliwe materiały, które nie są rzetelnie opracowane. Tam nie ma aktualnych informacji. Tutaj pan minister Piątkowski obiecał, że przekaże te dokumenty do Departamentu Zdrowia, ale chyba tak się nie stało, ponieważ dalej one są dostępne dla nauczycieli, a tego nie chcielibyśmy, żeby nauczyciele dalej korzystali z tych materiałów. Ja teraz przypomnę, co zawierają te materiały. Cytuję. Trzeba także pamiętać, że dzieci i młodzież odgrywają istotną rolę w transmisji zakażenia SARS-CoV-2. Szczepienia nastolatków przyczyniają się do wytworzenia odporności populacyjnej, dzięki temu, że ograniczają transmisję wirusa. Zmniejszają również ryzyko powstawania nowych wariantów wirusa SARS-CoV-2. W krajach, w których obserwuje się narastanie kolejnych fal zakażeń wirusem SARS-CoV-2, dzieci i młodzież stanowią grupę cechującą się największym wzrostem liczby zakażeń. Możemy przeczytać, że szczepimy się dla zysku rodzinnego, chronimy naszych najbliższych. Rezygnacja ze szczepienia wiąże się z ryzykiem przeniesienia zakażenia na babcię, która jest starsza i schorowana, na wujka i tak dalej, i tak dalej. Dla zysku społecznego. Dzieci i młodzież mogą się uczyć w szkole, spędzać z rówieśnikami wolny czas, a dorośli pracować, w czasie wakacji podróżować z najbliższymi w Polsce i za granicę. Rezygnacja ze szczepienia oznacza wydłużenie okresu obostrzeń pandemicznych. W wymiarze społecznym i solidarnościowym szczepienie pomaga ograniczyć transmitowanie wirusa, a tym samym zmniejsza ryzyko zakażenia innych osób. Dla zysku ekonomicznego. Szczepiąc się dbamy o przedsiębiorców,
restauratorów, hotelarzy, handlowców, których chronimy przed efektami lockdownu. Dla zysku gospodarczego szczepienia powinny być wyrazem naszego lokalnego patriotyzmu. I mamy tutaj nową też definicję, bo już były nowe definicje pandemii, nowa definicja szczepionki powstała. Ja tutaj zauważyłam dużo tutaj w edukacji nowych definicji, bo jeszcze jest później definicja bohatera. Za chwilę do tego jeszcze wrócę, ale szczepiąc się możemy zadbać o gospodarkę, możemy wykazać się prospołeczną postawą. Każdy powinien się zaszczepić, również osoba, która przechorowała COVID-19. Odporność po szczepieniu jest silniejsza i utrzymuje się dłużej niż odporność po przechorowaniu COVID-19. Możliwe są ponowne zachorowania na COVID-19. To rzadkie sytuacje, ale się zdarzają. Tak, pamiętamy, kiedy zaczęły się szczepienia, jak szczepiliśmy się, jak szczepili się nauczyciele, tak? I widzieliśmy, co dzieje się wśród osób zaszczepionych, niezaszczepionych, jak to wyglądały właśnie te rzadkie sytuacje. No i wracając do tej nowej definicji bohatera, w scenariuszach nauczyciel pyta, czy osoby szczepiące się w czasie pandemii możemy nazwać bohaterami? Potem mówi, zastrzyków ze szczepionką nie należy się bać. One pozwalają nam być bohaterami w walce ze złymi wirusami. Czytamy również, osoby niezaszczepione narażają siebie na ryzyko zachorowania oraz stanowią źródło zachorowań i rozwoju kolejnych fal pandemii. Należy wykorzystać szansę ochrony, jaką daje szczepienie, gdyż jest ono jedyną drogą do zahamowania pandemii koronawirusa. Osoby zgłaszające się na szczepienie przyczyniają się do wygaśnięcia pandemii i powrotu do normalności. Możemy nazwać ich współczesnymi bohaterami, gdyż kierują się troską o zdrowie i życie nie tylko swoje, ale także swoich bliskich. Ograniczamy transmisję wirusa SARS-CoV-2, zmniejszając w tym samym ryzyko pojawienia się nowych, niebezpiecznych wariantów wirusa. Ułatwiamy powrót do normalności, w tym powrót do szkół, do interakcji społecznych, tak ważnych dla rozwoju. Tą propagandę kłamstwa i manipulacje dziećmi i młodzieżą oglądaliśmy często również w mediach. Oglądaliśmy to na billboardach, już pomijając kwestię finansowania tego wszystkiego. Jednak co jest najgorsze w tym wszystkim, to to, że doszło do dyskryminacji, do presji, ostracyzmu, do ataków na osoby niezaszczepione, na niezaszczepionych obywateli, a priorytetem stał się paszport covidowy. Tak, proszę państwa, byliśmy w szkołach skupieni na walkę o normalność, o swoje prawa, traciliśmy czas na to, angażowaliśmy siły nie na naukę, na rozwój, na pracę, tylko właśnie na szukanie sposobów przetrwania. I przypomnę pokrótce, co działo się w niektórych szkołach, na szczęście nie we wszystkich, ale w bardzo wielu szkołach. Lekcje odbywały się stacjonarnie tylko dla zaszczepionych dzieci, a niezaszczepione pozostawały w domu bez nauki zdalnej. Nakładano kwarantannę tylko dla niezaszczepionych dzieci, na niezaszczepione dzieci nauczycieli. Mamy przykłady nauczycieli, którzy byli 7 razy czy 6 na kwarantannie. Organizowano wycieczki lasowe tylko dla posiadaczy paszportów covidowych. Studenci otrzymywali listy z zapowiedzią wprowadzania zakazu wstępu na uczelnie dla niezaszczepionych studentów. Niektórzy dyrektorzy wysyłali wiadomości do rodziców o kwarantannie, podkreślając, że tylko uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych po okazaniu paszportu covidowego. W niektórych szkołach organizowano wycieczki integracyjne, których mogli skorzystać tylko zaszczepieni pracownicy. Organizowano konkursy na najbardziej wyszczepioną klasę w szkole. Niektórzy rektorzy wydawali zarządzenia, w którym osoby, które się nie zaszczepią, nie zostaną dopuszczone do zajęć, do pracy i zajęć praktycznych. I rodzi się pytanie, dlaczego tak traktowano dzieci, obywateli niezaszczepionych jako takie największe zagrożenie i ich izolowano. Dalej pytamy, na jakiej podstawie. Wiemy, że badań nad transmisyjnością nie prowadziła również tutaj w Polsce główny inspektor sanitarny, ponieważ o takie zapytanie skierował Grzegorz Płaczek z Fundacji Nowe Spektrum i otrzymał odpowiedź, że nie prowadzi się takich badań. A przypomnę, że minister edukacji kiedyś zapewniał, że mówił, że żadne dziecko nie może zostać wykluczone z przysługującego mu prawa do nauki. Czytaliśmy na stronie ministerstwa, że szkoła jest takim miejscem przeciwdziałania stygmatyzacji i dyskryminacji. Wszystkie te nadużycia, działania były bezprawne, a nadgorliwość rządzących, dyrektorów, włodarzy doprowadziła do wielu nieszczęść, do wielu tragedii ludzkich. I to trzeba bardzo mocno podkreślić.
Jesteśmy ciekawi, czy w świetle nowego oświadczenia firmy Pfizer tutaj narracja rządowa się zmieni, czy będą jakieś inne działania i zmieni się postępowanie rządu. Tym pytaniem zakończę moją wypowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Bardzo proszę, czy... Bardzo dziękuję za tę prezentację, bo ona pozwala nam utrzymać tempo w nadążaniu za rzeczywistością. To jest rzeczywiście sprawa takiego kalibru, że powinna być przez tydzień przedmiotem burzliwych dyskusji we wszystkich programach publicystycznych, we wszystkich telewizjach, na antenach radiowych, w centralnych ośrodków dezinformacji. No ale tak nie jest. Ale tak nie jest. No i pytanie byłoby do panów mecenasów, czy ta enuncjacja publiczna przedstawiciela Pfizera, czy ona mogłaby dla was, panowie, być podstawą, być punktem zaczepienia do jakichś kroków prawnych, które mogłyby nieco właśnie spowolnić ruch tych żaren, które ciągle nas mielą tutaj w Polsce, i spowolnić ruch tej maszyny. Ten dokument, który dostaliśmy wszyscy do ręki, sygnowane przez pana Andrzeja Matyję, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, listy sprzed roku do uczniów i rodziców na dzień 1 września 2021 roku. No w kontekście tego wszystkiego, co nam powiedzieli, co wnieśli do przestrzeni publicznej i w nasze dzisiejsze posiedzenie autorzy i wydawcy Białej Księgi Pandemii, no to brzmi rzeczywiście jak jakiś ponury teatr absurdu, prawda? Panowie, co możemy zrobić z tym fantem i czy możemy po roku pana Andrzeja Matyję pozywać? Czy my, czy może jacyś rodzice, a może jakieś dzieci, które uzyskały tymczasem pełnoletność? Czy zaczynając od samego przedstawiciela, Pfizera, wracając do wcześniejszej części pańskiego pytania, należy zwrócić taką uwagę, że to nie Pfizer jako koncern zajmował się promocją i dystrybucją samych szczepionek w Polsce, prawda? To nie do tego człowieka i nie do tej firmy bezpośrednio powinniśmy kierować jakiekolwiek nasze roszczenia, pretensje, zastrzeżenia, zawiadomienia, tylko raczej informacja ta stanowi istotną okoliczność co do tego, jak wyglądało z naszej strony, ze strony w sensie polskiej administracji, polskiego rządu, jak wyglądał proces oceny skuteczności i bezpieczeństwa tych proces szczepionek. Proces decyzyjny i proces egzekucji wydanych nakazów. Nie wygląda na to, żeby ktokolwiek pytania, jakie zostały postawione przedstawicielowi tego koncernu ostatnio właśnie na forum unijnym, aby te pytania kiedykolwiek ktokolwiek, a tym bardziej ktoś z polskiej administracji, z Ministerstwa Zdrowia, czy jakiegokolwiek innego organu, który brał udział w organizacji programu szczepień, postawił. I w związku z tym należałoby się zastanowić nad zaniedbaniami urzędników w tym kontekście. Wygląda na to, że doszło tutaj do poważnych zaniedbań obowiązków urzędniczych czy obowiązków funkcjonariuszy publicznych. No sprawa oczywiście wymaga głębszego zbadania i dopytania samych organów, jak zamierzają się odnieść do tej ujawnionej okoliczności. No wiemy na pewno, że i takie padało wielokrotnie tłumaczenie ze strony czy to Ministerstwa Zdrowia, czy innych tutaj krajowych organów, że Polska brała udział w... Znaczy Polska sama z siebie nie zamawiała tych szczepionek, tylko brała udział w, przyłączyła się do toczącego się na
poziomie europejskim, na poziomie unijnym całego postępowania dotyczącego zamówień. Nie oznacza to jednak, że nasi urzędnicy mogli pozostawić tą sprawę zupełnie na, zdać się zupełnie na zachowanie, na postępowanie, dopełnienie wszelkich procedur przez przedstawicieli unijnych i chociażby nie monitorować samej prawidłowości procedury. No tak jak wspominam, wszystko to będzie wymagało no, dokładniejszego zbadania przez nas. Myślę, że zostaną skierowane odpowiednie wnioski o udzielenie należytych informacji, interwencje poselskie, może jakaś interpelacja albo wniosek o udzielenie. No, uczyńmy to dlatego, że ewentualne powołanie się na działanie zgodne z jakimikolwiek wytycznymi ponadpaństwowymi, europejskimi, nie wyłącza odpowiedzialności polskiego urzędnika, nieprawdaż, panie mecenasie? Tak, i ja tutaj chciałem dodać do tego, co pan mecenas już powiedział, z czym się zgadzam w całej rozciągłości. W mojej ocenie, w świetle tych ostatnich informacji, które uzyskaliśmy dzięki przesłuchaniu przed Parlamentem Europejskim od przedstawiciela firmy Pfizer, w powiązaniu z ujawnianymi stopniowo na skutek z kolei decyzji sądu amerykańskiego informacjami z dokumentacji, uzasadnione staje się to, że tak naprawdę powstaje pytanie coraz bardziej zasadne, coraz bardziej poważne, czy w ogóle możliwe było dopuszczenie do obrotu, do dystrybucji, do stosowania tego typu preparatu, przy którym co ich róż okazuje się, że nie było wiadomo, nie było wiadomo, nie było wiadomo. Pan mecenas ma na myśli kwestia. Te dokumenty ujawnione z mocą decyzji sądu amerykańskiego, tak, które reprodukujemy w trzecim z zeszytów norymberskich. Tak. To jest ta lista niepożądanych odczynów poszczepiennych, która ciągnie się przez szereg stron i ma łącznie setki, ponad 1000 pozycji niepożądanych odczynów poszczepiennych. Sąd amerykański zdecydował o tym, że te dokumenty mają być ujawnione, tak jest. A my zadaliśmy proste pytanie w Państwowym Zakładzie Higieny, Narodowym Instytucie Zdrowia, czy ta lista jest znana urzędnikom i uczonym, którzy pracują w tym instytucie, i odpowiedź była przecząca. Usłyszeliśmy, że wiedzy o istnieniu takiej listy tam nie mają. Właśnie, więc pierwsze w kolejności logiczne pytanie pojawia się coraz bardziej zasadne, czy w ogóle na gruncie prawa też polskiego możliwe było dopuszczenie do masowego stosowania tego typu preparatu terapii genetycznej, co już ustaliliśmy, że to nie jest żadna szczepionka. Po drugie, jeśli już dopuszczono, to dlaczego nie dopuszczono tego w trybie właśnie stosowania eksperymentu, to znaczy z pełnym poinformowaniem najbardziej zainteresowanych, czyli osób, które poddają się tego typu terapii, że biorą udział w eksperymencie i niech mają tego świadomość i niech wyrażą na to zgodę. I trzecia wreszcie kwestia, nawet jak już dopuszczono w tym trybie, to przy liczbie tych niepożądanych odczynów poszczepiennych, było wspomniane wcześniej, że w poprzednich wypadkach, kiedy już nawet po kilkunastu przypadkach różnych odczynów mniejszych lub większych wycofywano z rynku pewne preparaty, pewne medykamenty, to rodzi się zasadne pytanie, dlaczego przy tak ogromnej skali, tutaj pan doktor Witczak wspomniał, że jeszcze nigdy w jego ocenie nie było takiego preparatu, który by powodował tak szereg, tak ogromny wachlarz różnego rodzaju skutków ubocznych. Dlaczego do tej pory nie wycofano? I to już jest na tym etapie trzecim chociażby no potężne zaniedbanie urzędników. Przecież mamy od tego służby farmaceutyczne, inspektorów i tak dalej, którzy mając te wszystkie informacje nie powinni zaniedbywać tego, aby podjąć działania, prawda, sprawdzające, aby właśnie w końcu wycofać. Czyli ewidentne zaniechanie urzędnicze. Więc ja tutaj widzę już kolejny dowód na przestępstwo z artykułu 231 kodeksu karnego, czyli zaniedbanie, nadużycie też, ale też zaniedbanie obowiązków urzędniczych. Dziękuję. Jasne. Bardzo dziękujemy. Ja proponuję, żebyśmy
przeszli do kolejnego punktu, który będzie stanowił pewne podsumowanie, bo chodzi o zaprezentowanie planu działań prawnych po dzisiejszym posiedzeniu naszej komisji. Prezes Adam Kania, bardzo proszę. Dziękuję. Oprócz wniosków, które padły dzisiaj na naszej poselskiej komisji śledczej, to także w trybie interwencji poselskiej wysyłamy pismo do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka z następującymi pytaniami dotyczącymi pozycji, o której dzisiaj żeśmy tak wiele powiedzieli. Pytanie pierwsze, czy pan lub ktokolwiek z podległych panu urzędników lub pracowników ministerstwa zapoznał się z ową publikacją, jeśli nie, to dlaczego? Czy treść owej publikacji została poddana przez ministerstwo krytycznej analizie? Czy konsultował pan treść tej publikacji z ministrem zdrowia lub innym środkiem dysponującym właściwym zapleczem merytorycznym do oceny tej treści? Trzecie pytanie. Jaka jest pańska opinia na temat treści prezentowanych w rozdziale 8 publikacji Szczepienia przeciw COVID? W ocenie ekspertów, autorów publikacji brak jest przesłanek merytorycznych do prowadzenia programu szczepień przeciwko COVID-19 na szeroką skalę, tym bardziej zaś do przymuszania do szczepień jakichkolwiek grup społecznych czy zawodowych. I czwarte pytanie, czy publikacja ta skłania pana do rewizji prowadzonych przez pana polityki intensywnego propagowania szczepień przeciwko COVID-19 wśród żołnierzy Wojska Polskiego? Jeśli nie, to dlaczego? Czy promocja eksperymentalnych preparatów na COVID-19 i aksamitny przymus szczepień wśród żołnierzy będzie kontynuowany? Pytamy także ministra zdrowia, i to jest druga interwencja, która jest przygotowana. Dokładnie te same pytania o tą samą pozycję, czy minister zdrowia lub jego urzędnicy podlegli zapoznali się z tą publikacją. Oraz to sama interwencja będzie wysłana do wszystkich głównych ministerstw w Polsce, dokładnie z tymi samymi pytaniami, czy ministrowie wraz z urzędnikami podległymi mieli okazję się zapoznać z tą książką, Białą Księgą, i jakie mają refleksje po lekturze, mamy nadzieję, po lekturze. Bardzo proszę o dopisanie na poczesnym miejscu czołowym do listy korespondentów dopisanie głównego inspektora sanitarnego Wojska Polskiego, który, uwaga, również pozostaje instancją nieobsadzoną, podobnie jak główny inspektor sanitarny kraju. Mamy osobę działającą w zastępstwie. Nie ma nominowanego, tak wynika z aktualnych danych na stronie internetowej. Być może coś zaszło w ostatnich godzinach, o czym nie wiem. I bardzo proszę o dopisanie do listy korespondentów i rekomenduję kolegom z Fundacji Ordo Medicus, żeby uwzględnić ich na liście odbiorców publikacji, dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego. Pan Grzegorz Gerard Gielerak, o którym opinia publiczna słyszała jakiś czas temu, że jest poważnym kandydatem na kolejnego ministra zdrowia. Ta wersja wprawdzie się nie potwierdziła, ale zwracam uwagę na powagę osoby i powagę urzędu. Wojsko Polskie jest niewątpliwie strukturą, w której zaprowadzenie tego typu porządków i tego typu praktyk znachorskich jest szczególnie groźne dla bezpieczeństwa narodowego i dla zdrowia, życia i majątności nas wszystkich. Jeszcze uzupełnienie, pan prezes Adam Kania. Tak, tutaj pan mecenas Michał Molenda słusznie zwrócił mi uwagę, że w przypadku interwencji do ministra zdrowia pytamy w stosunku do innych ministerstw o bardzo ważną rzecz, czy informacje zawarte we wspomnianym rozdziale, tutaj mówimy o tym rozdziale 8 Białej Księgi, w pańskiej ocenie jawi się jako wystarczająca do uchylenia obowiązku, o którym mowa w paragrafie 2 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 12 maja 2020
2 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego? Jeśli nie, jakie braki lub jakie zarzuty wskazuje lub stawia pan treściom przedstawionym w tej publikacji? Istotne pytanie, no i będziemy z wypiekami na twarzy oczekiwać odpowiedzi. Może doprecyzujemy, że obowiązek, o którym mowa w tym paragrafie drugim, to jest po prostu obowiązek szczepień w zawodach medycznych, tak? Chodziło o stwierdzenie, iż skoro Ministerstwo Zdrowia posiada informacje, które już by wystarczyły do uchylenia tego obowiązku, kiedy ma to nastąpić, a jeżeli nie, to dlaczego? A tu zwracam uwagę, że w tych pismach tutaj cytowanych, jeżeli mowa o opozycji, to właśnie chodzi o tą białą księgę. Te pytania są skierowane o wiedzę, o treść zawartą w tej księdze. Także może warto dodać, że tak uszczegółowić, że chodzi o publikacje naukowe, które są w tej księdze przywołane, że to nie jest po prostu, żeby to nie zostało potraktowane jako po prostu jakaś tam książka, tylko zreferowane publikacje naukowe. Ja bym tam dopisał publikacje naukowe. Przepraszam, że panu przerwę, ale w samej treści pytań, tutaj pan prezes nie przeczytał całości interwencji, jest mowa o tym, że ta publikacja jest oparta na źródłach. To jest we wstępie tego pisma. Jasne. Bardzo dziękujemy i będziemy chcieli się podzielić z przyjemnością odpowiedziami, jakie, mamy nadzieję, niebawem spłyną. Może będą równie barwne jak te od burmistrza z Rudnika nad Sanem. Albo od pana profesora. Tak, zobaczmy. Chociaż profesor Pyrć niewątpliwie na naszej liście rankingowej będzie trudno go zdetronizować. Szanowni Państwo, minęła już kwadrans temu trzecia godzina naszego posiedzenia. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy uczestniczyli, zwłaszcza naszym gościom. A teraz o podsumowanie naszego posiedzenia i zamknięcie posiedzenia zespołu parlamentarnego proszę pana posła Grzegorza Brauna. Bardzo dziękuję. Czy nasz gość i główne danie dzisiejszego posiedzenia, pan doktor Błochowiak, czy chciałby jeszcze skorzystać z tej okazji, bo cokolwiek tutaj powiemy, to dyktujemy do protokołu posiedzenia zespołu parlamentarnego i zostanie to, mam nadzieję, na wieki w annałach polskiego parlamentaryzmu. Może trochę nie do końca na temat, ale mimo wszystko w tym kierunku. No tak jak tutaj wiele osób zauważyło, mamy problem z funkcjonowaniem nauki, naukowców w Polsce, na świecie, niezależnością. Więc tutaj taki apel do przemyślenia właśnie dla polityków, bo to jest akurat rzecz polityków. Jak opracować system, który pozwalałby na to, żeby naukowcy, lekarze byli niezależni? No bo wiemy też bardzo dobrze o tym, że wiele osób, naukowców, lekarzy po prostu milczało ze względu na to, że się obawiali konsekwencji w pracy, zwolnienia, ludzie mają kredyty i tak dalej. I teraz to trzeba zmienić, żeby faktycznie nauka była wolna, żeby naukowcy nie bali, czy lekarze się mówić. Więc moim zdaniem to jest kluczowe, żeby się ta sytuacja nie powtórzyła. No tak jak ten biskup tutaj powiedział, że tysiące są lekarzy, a on ich nie słyszał. I teraz dlaczego? Oczywiście, że wielu lekarzy uwierzyło, ale było też wielu takich, którzy nie uwierzyło, ale milczeli. Bo proszę państwa, czy byłoby możliwe, gdyby lekarze tłumnie i naukowcy się wypowiadali, że to jest ściema, że nie ma pandemii, czy możliwe byłoby to, co się stało? Uważam, że nie, albo w dużej mierze nie. Prawda? I to jest problem. I moim zdaniem moja koncepcja jest taka, że część uniwersytetów w Polsce, część, niekoniecznie wszystkie, te najlepsze, uniwersytety, akademie medyczne, uniwersytety medyczne, przyrodnicze, politechniki, powinny mieć zagwarantowane w konstytucji jakiś budżet, którego po prostu nie dałoby się zmienić, no chyba że właśnie większością konstytucyjną.
I te uniwersytety dostawałyby te pieniądze bez względu na wszystko. A druga sprawa jest taka, że naukowcy, na przykład od doktora wzwyż, może habilitowanego, może doktora, byliby praktycznie niezwalnialni, jedynie z przyczyn na przykład jakichś kryminalnych. Oczywiście od razu pojawi się zarzut, że no, ktoś może nic nie robić i tak dalej. No oczywiście, ale moim zdaniem to jest mniejsze zło. Oczywiście powinno być też jakaś ocena, może być naukowców na podstawie dorobku i tak dalej, że on ma jakiś dorobek naukowy w sensie publikacji, wtedy jest już niezależny, jest praktycznie niezwalnialny. Jeśli byłoby w każdym kierunku, czyli medycznym, przyrodniczym, bo wszędzie są problemy z korupcją instytucjonalną też, właśnie przez to, że dostaje się granty, więc trzeba się wykazać, jak się jest politycznie poprawnym, to się dostaje właśnie granty na przykład na testy PCR i tak jej się bada, żeby je nie zakwestionować. Więc moim zdaniem kluczowe jest właśnie to, żeby ten budżet był minimalny, jakiś tam, no porządny oczywiście, ale zagwarantowany na badania. Takie uniwersytety nie miałyby możliwości współpracy z przemysłem farmaceutycznym, czyli nie mogłyby dostawać żadnych pieniędzy. Po prostu to jest tak jak idea w średniowieczu, między innymi, a nie tylko, że uniwersytety, część tych uniwersytetów byłoby dedykowane do poszukiwania prawdy dla niej samej, a nie do celów utylitarnych. Ale tak jak mówię, musi być zagwarantowany budżet bez względu na wszystko i niezwalnialność poza wyjątkami kryminalnymi. Także do przemyślenia dla polityków, żeby ten system mógł naprawdę działać, no bo trzeba wziąć pod uwagę psychologię, uwarunkowania ludzi, którzy mają kredyty i tak dalej. Także tytułem dodania. Bardzo dziękuję, panie doktorze. No, kolejna otchłań z tematów tutaj się przed nami otworzyła. Tak, ja się zgodzę z tym, że dobrze byłoby zmierzać do pewnych wniosków prawno-ustrojowych z tej sytuacji, która takie przybrała apokaliptyczne rozmiary. A skutków jej jeszcze nie jesteśmy w stanie ocenić, bo one pewnie dopiero przed nami. Pewno najgorsze jeszcze dopiero przed nami. Z tym się zgadzam. Co do szczegółowych rozwiązań, no to lękałbym się, żebyśmy tutaj nie leczyli dżumy cholerą, prawda? Bo zauważmy, że ci ludzie, którzy swoją twarzą, nazwiskiem, autorytetem naukowym poświadczyli nieprawdę w tej sprawie, ci ludzie wszyscy są na jakichś etatach i właśnie są mocno, że tak powiem, przyssani do budżetu państwa, więc to samo w sobie nie stanowi rozwiązania. Proszę zauważyć, że cała ta operacja, w której jak wiele razy już przyszło nam się zgodzić, ani dystrybucja masek, ani zestawów do testowania, ani też zestawów do szprycowania nie jest celem samym sobie. Cele są znacznie szerzej zakrojone, są dalekosiężne i celem jest, jak się zdaje, między innymi poza odbieraniem ludziom wszystkiego, co do nich należy, jest posadowienie wszystkich na etatach. Jak nie w biurokracji, to w korporacji, prawda? I rzecz w tym, żeby zostało tu zawsze gdzieś miejsce dla wolnych ludzi, którym państwo polskie stworzy, tak jest, zgadzam się. Państwo polskie zagwarantuje bezpieczeństwo. Ale teraz ścieżka do tego jest, jak sądzę, raczej w odcinaniu od źródeł zasilania, cokolwiek by się nie powiedziało, niż w podpinaniu. A ścieżka do tego na pewno jest na drodze prawnej, sądowej, po prostu no, nieuchronność kary za tego typu działania o charakterze niewątpliwie zbrodniczym, a po drodze na pewno oszukańczym, po drodze na pewno właśnie przestępstwo urzędnicze było normą, pozostaje normą w tych sprawach. Więc zgadzam się i zapraszam kolegów do tego, żebyśmy uruchomili nasze myślenie, czy nasze wnioski prawno-ustrojowe nie powinny skonkretyzować się, zmaterializować w postaci zapisów ustawowych czy konstytucyjnych. Pan mecenas. Jedno zdanie, bo już kończymy, nie chcę przedłużać. Myślę, że tutaj niezwykle ważną kwestią jest
zbadanie powagi konfliktu interesów. Gdyby poważnie iść tą ścieżką, no to prawdopodobnie okazałoby się, że nikt z członków tak zwanej Rady Medycznej, która zalecała to całe szaleństwo, nie był go pozbawiony. Więc tu jest główna kwestia, że osoby decydujące, rozstrzygające, które rzeczywiście no, mają wpływ bezpośredni na to, co ma być stosowane, jak ma być stosowane, tutaj powinna być krystaliczna czystość i pewność, że nie działają w warunkach konfliktu interesu. A tak niestety. A my stwierdziliśmy niejednokrotnie tutaj, że ten konflikt interesu był oczywiście, i ewidentny. Tak, i to pan mecenas szereg razy punktował na poprzednich. No tak, no bo pojawia się pytanie, czy działają w imię interesu ogólnego, dobra wspólnego, czy w imię interesu merkantylnego, indywidualnego. I to jest chyba fundamentalna kwestia, którą akurat łatwo można w prawie zdefiniować. Zdawałoby się, że no właśnie artykuły Konstytucji i kodeksu karnego, one są, czekają, no tylko potrzebna jest wola polityczna, żeby je zastosować i żeby wyegzekwować. Jeszcze pan doktor Buchowicz. To jest konflikt interesów, to jest jedna sprawa. Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę w przypadku milczenia, dlaczego nie ma debaty naukowej. Przecież mamy tyle ośrodków naukowych i co, wszyscy są jednomyślni? Na pewno nie. Więc jeśli nie są jednomyślni, a się nie wypowiadają, nie oponują, to pytanie jest dlaczego? Moim zdaniem to jest problem systemowy. A tutaj w kwestii tych uniwersytetów, oczywiście ja nie jestem przeciwko uniwersytetom prywatnym i tak dalej, ale wyszedłem z założenia, że na uniwersytety publiczne składają się podatnicy. Podatnicy się składają. I co jest, i teraz co podatnik powinien w zamian otrzymać od uniwersytetów? Prawdę. I teraz pytanie jest, jak to zrobić? No, bardzo dobre pytanie i właśnie ten kryzys, a nie żaden kryzys, tylko rezultat nawarstwiających się systemowych, jak sądzę, świadomie popełnianych błędów przez lata, przez dekady, on doprowadził nas do takiej sytuacji, w której musimy sobie jasno powiedzieć, że najwyraźniej nie ma w aktualnym kształcie prawnoustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw, nie ma takiego hamulca automatycznego czy ręcznego, który można by zaciągnąć, który by nas zabezpieczył przed katastrofą, przed tragicznym wypadkiem. No i skoro go nie ma, to musimy go znaleźć, albo jeśli jest, ale jest nieużywany, no to musimy go wskazać. Szanowni koledzy, jeszcze jakieś słowa? No to wobec tego będziemy zamykać. Poproszę reżyserkę o wrzucenie planszy. Tak, kończy się rok 2022, a nie kończy się nasza historia i dramatyczne, tragiczne, czasem trochę śmieszne, ale generalnie jednak straszne historie się nie kończą, więc proszę Państwa o to, żebyście Wy podjęli z kolei decyzję, czy chcecie, żeby nasze działania były kontynuowane. Jeśli tak, no to bardzo proszę, wspierajcie ten projekt, wspierajcie projekt Norymberga 2.0, wspierajcie działania Fundacji Polskie Veto, wspierajcie działania Fundacji Ordo Medicus, która dzisiaj wyposaża nas w tak